Dzień dobry. Poleciało. Dzień dobry. Jesteśmy. Mikołaja, jak zwykle nie słychać. Ty w ogóle... Jak to nie słychać? Raz. I co słychać teraz? No jak mówisz do mikrofonu, to tak. A możesz sobie ustawić mikrofon przed sobą, nie tak z boku? Mogę. Raz, dwa. Ja myślę, że to jest problem, tylko że taki, że się Mikołaj musi garbić. Nie, do niego schylać. Ja też mam tak. Ja widzę na podglądzie, to wygląda tak, jak Mikołaj siedzi, to ma tak mikrofon. Aha. W ten sposób. No gada. Tak, no to faktycznie. Bo patrzy cały czas na ten, w tamtą stronę i ma mikrofon w ten sposób. Dobra, a my to wszystko tak. Już słychać, tak? Tak, jasne. Dobra. Ale, ale widać tylko napisy. No i dobrze, to... napisy są najlepsze. Uwaga, 3, 2, 1 i proszę, jak zwykle Mikołaj zajęty czymś innym. No bo mi się namieszałem tutaj po prostu w tych moich podglądowych ustawieniach. I niestety, no ale no dobra, ale jestem. Kasia jak zwykle pije? Ja piję, no bo co? No bo musimy jakby być konsekwentni, bo ludzie lubią, badania pokazują, że ludzie lubią, jak jest powtarzalność. Pewne rzeczy są cały czas takie same, więc... No. Więc przyzwyczailiśmy was, że jest przywitanie, więc musimy się przywitać na przykład. Dzień dobry, jesteśmy Percival, nazywamy się Kasia. Zrób sobie troszeczkę głośniej ten mikrofon, co? Dobra. A ty, Kasia? Raz, dwa, trzy. Ja jestem Kasia. No. Dzień dobry. A teraz? Teraz za głośno. A teraz? Troszeczkę za głośno. No bo teraz Mikołaj głośniej mówi po prostu. No wiem, że głośniej mówi. A teraz? Więc to jest kwestia tylko tego, żeby pamiętać, żeby nie za cicho mówić. Więc to jest Kasia, a ja jestem Mikołaj, a tam jest Marcin. I od razu wyjaśnienie, bo mieliśmy dzisiaj mieć gościa, ale niestety nie będziemy mieć... Rafał Belusi nie jest z nami, ponieważ tak się nieszczęśliwie złożyło, że zachorował. Akurat teraz. No zdarza się po prostu, takie jest życie, ale mamy nadzieję, że szybko wyzdrowieje. Pozdrawiamy go i trzymamy kciuki, żeby to nie był COVID. I przede wszystkim, żeby szybko doszedł do siebie i jak tylko będzie mógł, to na pewno tutaj wpadnie i wtedy sobie porozmawiamy. Także nic się nie uciecze, co się odwlecze. No. Takie sytuacyjne. Czyli tak zaczęliśmy. Możemy też zacząć już... Nowy rok przywitaliśmy jak zwykle z bomby. Jaki nowy rok? Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co jesteś. Nowy rok z bomby, co? To teraz w takim razie możemy zacząć bitwę utworów. Sorry. Czy masz przygotowane? Nie, jasne, że nie. Marcin. Tak, ja mam przygotowaną bitwę. Ty masz, bitwę. Bo ty wiesz. Ja mam. Bo wiemy, jakie są dwa utwory. Słuchajcie, no więc w naszej ankiecie cotygodniowej, cośrodowej wygrały piosenki takie jak Madonna, La Isla Bonita, no to było do przewidzenia, to miało dużo procent, ale na drugim miejscu nieoczekiwanie z peletonu wynurzyła się Jennifer Rush z piosenką The Power of Love. Jennifer Wysypka? Tak. Ja osobiście bardzo lubię tą piosenkę, więc jestem dzisiaj To jest taki smęt najsmętniejszy na świecie. Najsmętniejszy na świecie, ale jakoś tak... Dobra, jakoś tak. 5, 3, 2, 1. 0, go. Więc w związku jestem team raz ten, bo obie mi się podobają. Obie mi się kojarzą z dzieciństwem niestety. So, for other people who don't understand, you have 1.5 hours to vote for your favorite song in our battle. But today we have Polish Q&A. O, Slavtak. No i po przywitaniu i starcie bitwy utworów mieliśmy tutaj w naszym scenariuszu od razu z grubej rury. Utwór. No i czemu nie? Bo co? No nie, no i możemy No i tak, jedziemy. Tak jak zostało zaplanowane, tak jedziemy. Oczywiście, że tak. No dobra. Czyli pierwsza piosenka na Iwana. Zaraz opowiem troszkę o tej piosence. Może... Ale to powiesz przed czy po? Nie, to za chwilę. Zagrajmy i zaraz dobra. Powiem. Czekaj, to wyciągnę słuchawkę. Dźwięk poszedł. No. Randomir dla ciebie na Iwana. Thank you.
Jak wyjście, to się posypało. Co się wysypało? Co, i nie ma nas? Nie, donaty się posypały. A, myślałem, że... Panika, boż. No, dobra. No to Kasia, czytaj. To czytam. Uwik 1945. This is where I long to be. La Isla Bonita. Okej, okay. Czyli bitwa. Jest. Dobra, co tam dalej? Husaria, time to open your wallets. Bonita. Boja, dużo. Husaria. Jakiś awansik był? W Excelu? Dziękujemy przeogromnie. Dalej, Rafał S. Madonita Isla Bonita. No a co z Jennifer Rush? Ej, hello. Ursula. La Isla Bonita para Kasia Sita. Kasia Sita. Ja po prostu słowo już widzę stąd. And Doggy, thank you. Andreas, tam coś tam, nie pamiętam. Andreas. Boler, baler, beler, baler, boler? Boler. Nie wiem, jak... I kto? I Marta Kopaniecka. Marta. Madonna. No i ja tu mam. Czekaj, bo to jeszcze chyba nie koniec. Ewa Walkowiak, La Isla Bonita, czyli na razie sama Madonna. No, no właśnie, ale... And yes, Garnetto. The power of GBP. I mean love. The power of love. No, Garnetto. W końcu przynajmniej ty. Jedna porządna. Dziękuję. Jedna porządna. No. A nie, bo jeszcze Garnetto. The power of GBP part 2, especially for Rafał. No to podbiło nam to. To nam to podbiło. Dziękujemy. Garnetto. Thank you. Dziś stream czytany. Aha, no tak, no tak. To dobrze, dla nas dobrze. Dobra, i co tam mamy? I teraz, ponieważ gościa nie ma, to part gościa... naszego głównego tematu, tak? Poczekaj, ja powiem o tej Ina Iwana. Tą piosenkę, którą przed chwilą usłyszeliście, ona pochodzi ze Slawy 2 naszej, jeżeli byście chcieli ją znaleźć. A tak o czym zaraz opowiemy w ogóle o tych Sławach, bo tutaj jest, mamy niespodziankę na dzisiaj. Ale sam utwór... Gdzie ja to mam? Czekajcie. Na Iwana, o! To jest białoruska pieśń kupalna, czyli kupalna, wiecie, no kupała, no to jeszcze troszeczkę jest czasu do kupały. Ale w sumie już niedługo. Ale już niedługo, więc... Nie całe dwa miesiące. Więc jakby tu się zgadza. I te pieśni właśnie charakteryzowały się takimi długimi dźwiękami, tak jak mogliście przed chwilą to usłyszeć. Bo wiecie, noc była krótka, te dźwięki musiały być długie. Tak, żeby równowaga była. I oczywiście wszyscy wiemy bardzo dobrze, że święto kupały, czyli to przesilenie letnie, świętowano właśnie w wielu kulturach, nie tylko u Słowian, bo tak. To po prostu było takie ważny moment w roku. I wiadomo. Odkąd wynaleziono rolnictwo, bo wcześniej to mieli na to... Wywalone chyba. Tak, właśnie. No, ale potem to już się zaczęło i tak już do dzisiaj trwa. ważna rzecz przy okazji tego święta to były ogniska, skakanie przez ogniska, wszystko się tam toczyło. I tak zwane szukanie kwiatu paproci. I oczywiście kwiat paproci nie istnieje, więc był to nawet nikt nie udawał, super, że szukał. Pretekst, żeby się udać do lasu i różne rzeczy. No bo tradycyjnie to święto jest związane z prokreacją, łączeniem się w pary, rzucaniem i łapaniem wianków. Znaczy, tak, właśnie. Jedne rzucały, inni je łapali. Tak, dziewczyny niezamężne robiły sobie wianki, przygotowywały wianki i potem... No, ale to wszystko wiecie. No dlatego też coś to święto się nazywa czasem wianki. Też. I śpiewano właśnie przy okazji takie pieśni, jak właśnie ta, którą przed chwilą żeśmy zaprezentowali. Ja kiedyś, będąc w moim super mieście Wolin, widziałem, jak nasz proboszcz rzucał wianki do wody, jak Pan Jezus nad brzegiem Jordanu, więc ja nie wiem. To dopiero, że ksiądz katolicki, a takie pogańskie rzeczy. Bo Pan Jezus rzucał, nie? Mm-hmm. No właśnie o to chodzi, że to święto próbowano, Kościół próbował... Ale to myślał, że ktoś złapie ten wianek? Nie wiem.
To święto próbowano wyplenić. Oczywiście się to nie udało, więc Kościół jakby je zaadaptował i jest to teraz nazywane Noc Świętojańska. Jest coś takiego, funkcjonuje. Albo świętego Jana też na to mówią. Mhm. Czy i stąd się chyba wzięło na Iwana też, że to jest... Właśnie tak, bo to tak. Jest chyba gdzieś tam... I tu wracamy do tytułu na Iwana, nie? Bo na Iwana, czyli na święto Iwana i tutaj długie dźwięki, bo noc krótka. No tak chyba wam jeszcze nikt nie wytłumaczył, o czym jest święto Kupały. Uwaga, uwaga, bo tu jeszcze mamy whatever. Whatever. Nie było w ankiecie, to sam sobie zamówię. Kaoma, lambada, no tak. Bo my mieliśmy taki pomysł, żeby to włączyć, ale stwierdziliśmy, że nie, że zrobimy specjalną ankietę utworów tanecznych z lat 80. i teraz się wyłamałeś i co? Główny no i zepsułeś tam, ale dobra, no dobrze, dobrze, no to, to zrobimy inną. Zabiłaj te 200 zł, bo ty zepsułeś zabawę. To będziemy musieli coś innego wymyślić. No musimy wymyślić, znowu mamy trochę problem z tym, żeby co tam jeszcze wymyślić. To w niedzielę was jeszcze się podpytamy, dobra? No dobra, ale lambadę sami chcieliśmy. Chcieliśmy, bo to jest fajne. Fajne. Kurde, się tańczyło. To jest jeden z pierwszych utworów, co się na gitarze nauczyłem grać, też pamiętam. A nie na harmonijce ustnej dmuchanej? Czemu ustnej dmuchanej? Jest ustna niedmuchana? I poza tym na harmonijce nigdy niczego się nie nauczyłem. No. Nie, czekaj. Kawałek sąsiadów się nauczyłem, bo to akurat proste. Ti, 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 ti. No. I to tam takie niestrojenie nawet pasowało. No dobra, ale wracamy do tematu. Dobra, jeszcze Andreas Beller. Pozdrowienia ze Szwajcarii. Hy-hy, pl-pl. A to hy-hy, lowcia pl-pl. Bo tam było serduszko. No tak. No to tak, naszym dzisiejszym tematem, takim spontanicznym, ponieważ jak się wczoraj dowiedzieliśmy, że gościu, czyli Rafał, jest chory i nie przyjedzie, ale to nie znaczy, że nie będzie go. Po prostu przełożymy to. Jak wyzdrowieje, to wtedy do nas przyjdzie i wszystko wam opowie o sobie i o Lubinie. A że mamy dzisiaj specyficzną promocję w sklepie fajną, o której Kasia zaraz powie, no to pomyśleliśmy, że w związku z tą promocją opowiemy wam o tym produkcie, którego promocja dotyczy. A produktem jest... Taram, zupełnie nieoczekiwanie. Zupełnie nieoczekiwanie. Poland wpłacił 40 zł na La Bonita Fighting GP Beep Ita. Tak, ale wracając do naszego tematu, zupełnie nieoczekiwanie i w ogóle niespodziewanie dla nikogo. W naszym sklepie pojawił się trójpak sław w wersji cyfrowej. Digital. Tak, czyli uzupełniamy jakby te wersje cyfrowe, możecie sobie już je zakupić. Sławy dołączyły. Czyli w MP3-kach i we flakach, jak ktoś tak. Chce flaki, to tam proszę bardzo. I dużo co flaków. Jeszcze jest bardzo ważne, te sławy są sprzedawane w... Czekajcie, mogę stąd na chwilę pójść sobie? No bo chyba nie udostępniłaś, co? No. Nie, bo wszystko jest przygotowane i w ogóle tylko zapomniałam o jednej ważnej rzeczy, żeby to udostępnić. Tak, czyli wracam za sekundę. Czyli słuchajcie, jeszcze tego w sklepie nie ma, ale właśnie... A to jest w ogóle historyczny moment. W tym momencie to się dzieje na waszych oczach. Właściwie nie na oczach, bo już Kasi nie widzicie, nie macie podglądu na komputer Kasi, ale on jest tu z tyłu za mną, bo właściwie my jesteśmy tutaj w studiu A, telewizyjnym naszym, telewizyjno-dźwiękowym, a z tyłu za mną, za dekoracją, jest biuro i sklep. No i w tym biurze teraz Kasia siedzi i udostępnia w sklepie trójpak sław. Tak naprawdę to jest po prostu sława 3 i gratisowo do niej dodane sława 1 i sława 2. A nie, tylko sława 1 jest gratisowa. Za sławę 2 normalnie płacicie. W każdym razie w jednej cenie wszystkie 3. Ale to czemu ja tu mam jakiś pakiet 3 sław w ogóle? Co to jest? To nie to. To jest pakiet 3 sław fizycznych. Oh my god. I ja muszę tutaj pracować. No nie. No w każdym razie zaraz będzie. Zaraz się pojawi.
A tymczasem Borem Lasem coś ktoś... A, Berenikus. Ojeju. 250 zł La Bonita Strikes Back. Czy, o kurczę. Nie, no to musimy się, fani Jennifer Rush, musimy się jakoś skonsolidować, spiąć, zewrzeć szeregi. Na razie jestem w tym klubie, jestem tylko ja i Garnetto. Ej, jak na razie ten, ta Love coś tam 10 zł więcej. Tak? Tak. Jest 636 do 628. Jeszcze pozdrowienia, tutaj mam podpowiedź, żeby powiedzieć, żeby wyartykułować, że te pozdrowienia haha Lovcia, Lovcia plpl, to były ze Szwajcarii. To bardzo dziękujemy. Bo my żeśmy to już mówili, czytali. No tak, tak. Wszystko już tam... Tak. Gdzie to będzie? Ale jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Andreas. Za pozdrowienia. Rozumiem, że to się do bitwy nie dorzuca. No tak, 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 to jest to. A jeszcze raz Ursula, 10 zł. Garnetita, go back to la Isla Bonita. And Rafał S. I Rafał S, 100 zł. Dobra kurwa, bo złe rzeczy się dzieją w bitwie. Ma być la Isla Bonita, walczymy, a skoro przy tanecznych utworach jesteśmy, to jako urodzinową do kolejki poproszę Gloria Estefan Conga. No, no ładnie, ale to w ramach tych 100 zł? Nie, w ramach to prezentu, który mu... Prezent. A, to bo jest, się wybrać. Wszystko jest, wszystko jest. Jest. Czyli Ursula, Rafał. Thank you. Dobra, czyli płyty już są jakby co? Czyli płyty już są, czyli wracamy do tematu. Czyli w związku z tym, że w promocji dzisiaj mamy... bo tak, jedna gratis jest do Sławy 3, a druga jest w promocji. Czyli razem 3 Sławy. A to tylko dzisiaj, pierwsza, tak? Czy do kiedy? Nie. Tu was zaskoczę. Ta promocja jest jakby stała. Tak, to jest stała promocja. Co? No, że od teraz dokąd powiemy, że już nie. Rozdajecie za darmo? Nie za darmo, tylko za 50 zł, tak? Tak. Tak, pakiet czyli 3 Sławy za 50 zł. 3 Sławy za 50 zł. Mhm. W wersji cyfrowej z wszystkimi tekstami tam chciałam powiedzieć, że jeżeli chcecie teksty, tam są wszystkie, wszystkiutkie teksty dołączone. No to dokładnie to kupujecie dwie płyty, a trzecia jest gratis. No. Ale w formie digital. Także polecam. We flakach. Jak ktoś chce sobie uzupełnić kolekcję. Nie musicie studentów ściągać już. No i teraz, w związku z tym, że o tych sławach, znaczy, że te sławy są w sklepie, no to postanowiliśmy opowiedzieć wam, umówiliśmy się z Kasią, że wymyślimy pięć ciekawostek związanych ze sławami, z nagrywaniem, czymkolwiek. Chodzi o to, żeby były związane ze sławą. Co pamiętamy ze sławami. Pięć ciekawostek, anegdotek, jakichś takich rzeczy. No i przygotowaliśmy się oczywiście... A na jakiej platformie są te sławy udostępniane? One normalnie są w naszym sklepie, we flakach i w MB3-kach. Ściągasz a je. Streamingowo możecie na wszystkich platformach je słuchać, już dawno były. A to z naszego sklepu po prostu ściągasz sobie na komputer. Tak. I działa. I działa. Czy na telefon sobie to wrzucisz potem, czy na pendrive'a? Czy do folderu zapiszesz na pendrive'a, no co chcesz, możesz z tym zrobić. To twoje życie. Dobra, no i co? No to zaczniemy. Bitwa anegdotek. To może Kasia zacznie. Ojej, bo jest kobietą, nie nazywaj tego tak, bo wiadomo, że i tak przegram. Ja nic nie pamiętam, więc to, co w ogóle zdołałam sobie tutaj każdy wygrywa, każdy wygrać może, trochę coś tam szczęściu dopomoże. Nagrody dobra, nie ma, poczekaj, dlatego każdy wygrywa. Garnet to jeszcze zdążyła, but the power of love is strong. A, bo podpowiedź nie co chce można zrobić, przepraszam, nie możecie zrobić co chce z flakami MP3-kami, bo są tylko do użytku osobistego. Czyli nie możecie na przykład wykorzystywać jako tło kupić taniej, dźwiękowe, sprzedać drożej. Tak, ani powielić, ani zrobić z tego ścieżki dźwiękowej do filmu. To jest po prostu tak, że nie musicie zgrywać z płyt. Dodam, że do serialu też nie. Tak. Ale to wszystko macie tam w dokumencie, który jest dołączony. Na lodówkę, także... jak obsługuje MP3 albo flaki pewnie lodówka obsługuje. To też możecie ściągnąć. No dobra, to wracamy do naszej bitwy anegdotek. Kasia zaczyna. Ale dobra, to zaczynamy od Sławy 1, tak? Jak chcesz. Czyli ja nie mam anegdotek żadnych. Ja nie mam podzielone na Sławy. Bo ja mam podzielone na Sławy. Widzisz, no to zacznij, już się nie dogadaliśmy od 1. I kurde, widzisz. Bo Sława 1. Ja tylko po prostu zapisałam sobie to, co w ogóle pamiętam. Bo Sława 1 zdarzyła się Kasia tak dawno łatwo. Temu. Wystarczy, że zapiszę, co w ogóle pamięta i już.
Tak, bo to było w 2012, została wydana ta płyta, czyli nagrywaliśmy ją chyba w 2011 w takim chyba razie. Tak, no. Czyli to było tak dawno temu, że to już praktycznie, to jakby to się nie zdarzyło. Więc jedną z rzeczy, którą pamiętam na pewno, jest to, że nagrywaliśmy to w Poznaniu, w tamtejszym, w domu, w którym wtedy mieszkaliśmy razem z Mikołajem i z Chris zresztą. I co ciekawe, tu cię zaskoczę. Możemy pokazać zdjęcia. I od razu zacznę z grubej rury, bo to w tym domu była ta słynna sytuacja, nie chodzi o pana parkingowego, gdzie, w której to uciekł podopieczny Kasi, Honza. I co ja dzisiaj znalazłem? Co ja dzisiaj znalazłem? Marcinie. Oj, Honza. Marcinie, pokaż dowód numer jeden. Co? To jest pokój Kasi, a to jest Honza. No, ale bałagan, masakra. Trzeba było sprzątać. A to jest nasza reżyserka. W pokoju Kasi był ten. Tak. Był pokój nagrań. Pokój nagrań, dokładnie. I to dlatego właśnie wam chciałem pokazać, bo tam żeśmy nagrywali Sławę. No, ale było. To było tak. I to był Honza, także jest dowód, że istniał. Chciałeś mnie zdołować dzisiaj. Honza. No nic to. Czeski chomik nie wiedział, co zrobić ze sobą, jak zawsze. Hasa sobie tam gdzieś, dobra. No, to teraz ta anegdotka. Czy jaka powiedziałaś anegdota? Już? To już była anegdotka no. moja. Dobrze, już nagrywaliśmy to w Poznaniu. Świetna anegdotka. Marcin, pokaż, bo tam są jeszcze zdjęcia, zdjęcia tego naszego studio, domu, za wszystko, magazynu, sklepu. Wszystko mieliśmy razem. Teraz jesteśmy o tyle na wyższym levelu, że osobno mieszkamy, a resztę mamy. To takie dwa zdjęcia, tak? Takie, czyli no, to. O, tak wyglądała ta nasza główna sala, w której się mieściła reżyserko, czyli biuro, pokój sklepo, gościnny, tak naprawdę. Pokój gościnny, wszystko. Salon, tak. Tu widzicie, trąbity wiszą, którymi nagrywaliśmy, tu jest całe biuro. Czekaj, ja nie pamiętam tego w ogóle miejsca, bo tu było wejście na... Nie pamiętam tej szafy w ogóle. To nie ma szafa, tylko taki zwykły regał. Ale nie pamiętam, że ono to stało w tamtym miejscu. Nie? Zupełnie jakoś... No ale biorąc pod uwagę, że niewiele pamiętasz... No nie, to... właśnie, bo drugą rzecz, którą pamiętam, to, że nagrywaliśmy u siebie, bębny robiliśmy z sampli. Tak, ale to moja, Agno, to ja... Ej, no bo kurczę... Dobra, to ja powiem nie po kolei, bo to jest moja druga, że wszystkie bębny, bo mogliście tego nie wiedzieć, sześciusieńkie bębny, które są na Sławie 1, to nie były zagrane na żywo bębny, tylko były samplowane i były poukładane rytmy przeze mnie osobiście w programie FL Studio, co ciekawe. I bardzo fajnie się ten program spisał do tego, w ogóle pamiętam. I to było zrobione tak, że to były nasze bębny, nasze instrumenty, tylko jakby jak mieliśmy jakieś nagrania, gdzieś na przykład nagrywaliśmy w Krakowie w studio Równonoc, nie? Do Równonocy, to ja wtedy wyciągałem od realizatorów próbki pojedyncze albo gdzieś tam w przerwie sobie pyknąłem w Dawul na przykład, czy na przykład w Boran. I sobie to potem ściągałem i miałem taką bazę naszych instrumentów, ale nagranych w dobrym studio. Więc to był taki sposób na to, żeby ominąć koszty studia. Nagrane było super, ale ponieważ to było tylko pojedyncze uderzenie, no to ja potem to z tego poskładałem wszystkie bity i do tych bitów nagraliśmy. I powiem wam, że całkiem fajnie to do dzisiaj się chyba broni, nie? Nie wiem, ponieważ już tej płyty... No równo na pewno było... Ale tej płyty już tak dawno nie słuchałam, że nawet nie wiem, co tam się dzieje. No to kolejna. Dobra, kolejna to było tak, że w ogóle dlaczego zdecydowaliśmy się nagrać tą płytę, to wyszło tak, że nam się po prostu zebrało już dużo takich pieśni z tamtego regionu, a mieliśmy te pieśni od znajomych, którzy są ekspertami. Kurde, to też moja. No bo widzisz, pamiętamy te same rzeczy, bo to są jedyne rzeczy, które w ogóle da się pamiętać tam wtedy. No to dobrze, ja zacznę, a ty uzupełnisz, dobra, tak? Dobra. Że są ekspertami języka i kultury właśnie tamtych regionów i od nich jakby większość tych pieśni mieliśmy. Tak, i są wykładowcami w Instytucie Slawistyki w Trójmieście, na Uniwersytecie Gdańskim. To jest Marek i Natalia. Pozdrawiamy z drużyny Nortelak. To była taka drużyna, która
no, dużo wniosła do Percivala w ogóle, bo oni się też jakby zainspirowali, przyczynili się, no przyczynili się zmuszając mnie do grania na gitarze w czasie wolnym, do tego, żeby powstał Satanizmus. Także pozdrawiamy Nortelak z Wenecji Północy. Nie wiem, czemu Wenecji Północy, bez sensu. Tam jest tylko jeden kanał, ale jest, no dobra. Czyli a, że oni są z Wenecji Północy. Tak. Pomyślałam przez moment, że nie, my. Nie pomyślałem sobie, w ogóle nic mi się nie zgadzało. Dlaczego Trójmiasto jest Wenecją Północy? Ale ma kanał jeden, więc można. Na pewno jest, ma to więcej sensu niż Legnica, żeby była Wenecją Północy. Niż Legnica Północy. No tak, bo Legnica nie ma kanałów, tylko ma rzekę, ale podobno 7. Ale ma Wenecję. Ale ma Wenecję. Bez sensu to wszystko, kompletnie. Taki jest jeziorko, które się nazywa Wenecja. Znaczy potocznie tam. No to bardzo dziękujemy im, bo oni po prostu zarzucili nas pieśniami. Aha, właśnie, bo ja to miałem przygotowane na zasadzie, dlaczego w ogóle nagraliśmy te sławy. Jak to, skąd to się wzięło? Oni nas zarzucili pieśniami z Bałkanów, no głównie z Serbii i Chorwacji. I my stwierdziliśmy, że wow, fajne, można by coś zrobić i ja tak sobie pomyślałem, kurczę, a jakby właśnie tak zrobić, no bo wiadomo, że Słowianie językowo przede wszystkim, ale też historycznie dzielą się na południowych, wschodnich i zachodnich. Sobie pomyślałem, a jakby tak zrobić taką płytę i po każdej grupie poświęcić właśnie całą płytę i postarać się pokazać od jak najlepszej strony taką słowiańską muzykę, poszukać tych korzeni, takich pieśni, jakichś takich, no coś tam w tym pogrzebać, ale przede wszystkim, żeby to był pretekst do tego, żeby nagrać fajną muzykę. Mm-hmm. No i tak właśnie się zaczęło, że na początku wzięliśmy na warsztat właśnie tą sławę pieśni Słowian Południowych, dlatego, że właśnie mieliśmy dużo, dużo źródeł od Natalii i Marka. I to fajnie wyszło, zażarło. Potem zrobiliśmy sławę wschód, bo też skontaktowaliśmy się tam z ludźmi ze wschodu. To jeszcze o tym powiemy, bo to też przy okazji sławy 2 powiemy. No i potem największa zagwozdka była ze sławą 3, bo chcieliśmy zrobić ją jak najlepiej, bo to wiecie, Słowianie zachodnie, czyli my. No i w sumie wyszła chyba najlepiej. No. Ale do tego wrócimy. To teraz zróbmy przerwę, bo żeśmy już powiedzieli cztery ciekawostki. Dobra, to ja tylko, poczekaj, ja tylko dokończę, bo ja właśnie mam dwie takie informacje, które już można tą sławę jeden po prostu zakończyć. Czyli taka, że ogólnie miałam problem na przykład z niektórymi krajami. Ze Słowenią miałam problem i bardzo długo szukałam pieśni dla tego kraju, ponieważ tam też trochę jak z Czechami miałam taki problem, że dużo jest takich pieśni, takich wesołych, takich na 3, czy tam 4, czy... Takich, no nie wiem, a ja lubię bardziej takie molowe, w molowej tonacji i w końcu znalazłam tę pieśń. To jest Niori Nesejaj. Jedna z moich ulubionych teraz z tej płyty tak naprawdę. Piękna jest ta pieśń i bardzo się cieszę, że mi się udało ją znaleźć. A druga rzecz to jest taka, że ta płyta w ogóle też miała dwie okładki, tak, dwie wersje okładki, bo żeśmy zamieniali tył z przodem i nie pamiętam w ogóle dlaczego, żeśmy to zrobili. No jak to dlaczego? Bo kontrowersyjne są słowiańskie, starożytne słowiańskie znaki bywają kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że za bardzo kojarzą się z zupełnie kompletnie niezwiązanym, no to kompletnie do siebie nie przystaje z ideologiami dwudziestowiecznymi. I ludziom się to strasznie kiełbasi, miesza. Ja jestem wielkim obrońcą, przyznam się, tego, żeby nie mieszać tego, żeby nie mieszać naszych starych słowiańskich symboli z tymi ideologiami, bo to jest tylko i wyłącznie przejaw ignorancji, braku wiedzy. Ogólnie te symbole nie są tylko słowiańskie, bo one ogólnie były tak szeroko stosowane. One się odwołują w ogóle do słońca. No, Słowianie jako lud rolniczy bardzo dużą wagę przywiązywali do pór roku, co już się okazało przy okazji rozmawiania o Kupale. Ale właściwie wszystkie święta są związane z cyklem przyrody, ze zmianą pór roku i tak dalej. I przede wszystkim w tego typu kulturach najważniejsze jest słońce, no bo to słońce wyznacza wszystko, całe życie, cały cykl życia i śmierci. Więc wszelkie słowiańskie symbole odwołują się do uproszczonego wizerunku słońca i jego promieni. I nie inaczej jest właśnie z
symbole. Aha, no i tak sobie założyliśmy, że każda sława będzie zawierała taki symbol, ale w wersji charakterystycznej dla danej grupy Słowian, czyli sława Słowian Południowych będzie miała... Aha, i będzie to też w kolorystyce jak najbardziej związane. Sława 1 jest niebieska i tam jest taki wisior wpadający do wody na okładce. Znaczy już nie jest właśnie, teraz jest z tyłu. Teraz jest z tyłu. No bo to są najbardziej, no może nie najbardziej, ale są związane z wodą w dużym stopniu. I tam było tak, że pierwotnie z przodu był ten symbol, a z tyłu było cała masa takich symboli, które bardzo często były charakterystyczne dla różnych krajów bałkańskich i sobie z tego, co pamiętam, może teraz coś źle zapamiętam, to jakby co poprawcie mnie, ale nawet sobie tatuowały kobiety te symbole gdzieś na rękach, gdzieś w różnych miejscach. One wszystkie też są bardzo solarne. Więc my zrobiliśmy tak, że z przodu jest ten jeden wisior, a z tyłu te wszystkie symbole w takiej formie, w jakiej się zachowały tam gdzieś na rycinach. Ale potem, jak mieliśmy jeździć, zwłaszcza za granicę, zwłaszcza do Niemiec, gdzie tam mają straszną korbę, to baliśmy się, że będziemy mieli bana na tą okładkę i na tą płytę, że będą się bezsensownie, zupełnie nieadekwatnie przyczepiać. Więc stwierdziliśmy, że to w następnej edycji po prostu to odwrócimy i będziemy mieli spokój. Tak, i teraz musimy zrobić to samo ze Sławą 2. Bo w Niemczech nie możemy jej też pokazywać. No w Sławie 2 często jak jeździliśmy ze Sławą 2, no właśnie, bo w międzyczasie kolejny symbol, który wtedy był bezpieczny, nagle został, no to jest w ogóle masakra, że tak się dzieje. No, że, to wszystko przez to, że ludzie to jest banda ignorantów i nawet nie możemy powiedzieć dokładnie, o co nam chodzi, bo YouTube wychwyci jedno słowo i będzie chciał nam zbanować kanał, czyli jest po prostu, wiecie... No dobrze, ale to w takim razie... Także w Sławie 3 tak. Już ten symbol bardzo poważnie ukryliśmy. Tak, jest przystosowany. Karol Wawrzyniek, Power of Love. Yep, and... Rafał S., Madonna w opałach. Obrona Częstochowy, panowie, szlachta, szable, portfele w dłoni. I Marta Kopaniecka, Bonita. No to nieźle, bitwa się zapowiada poważnie. No... Nie wiedziałem, że takie emocje. Nie wiedzieliśmy, no bo tak myśleliśmy sobie, no jakieś, kto to w ogóle pamięta te utwory, no, a tu się okazuje, że wszyscy. Nie wiem, ja na razie, czekajcie, jeszcze Andrzej, KGB. I do not know those songs, but I join the winners. Go, go, power of love. No to ładnie. Czyli team power of love się trochę zwiększył. Czyli jak zawsze. GB, czyli Wielka Brytania i KGB razem współpracują, żeby uciszyć naszych biednych polskich ludzi, którzy... Tak zawsze było w historii. No. Na szczęście komunizm teraz jest na topie, więc możemy mówić takie rzeczy, YouTube będzie nas promował. Dziękuję. Ale dzisiaj mamy dwa tematy tak naprawdę i mamy w pewnym sensie gościa, ponieważ jak już wcześniej zapowiadaliśmy, rozpoczęliśmy inną bitwę. Czyli jak to się nazywało? Collab Band Battle. Collab Band Battle, tak. I w związku z tym my mamy kolejny zespół do przedstawienia. Ostatnio przedstawialiśmy Merkfolk, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że wygrali wirtualne gęśle. Zapraszamy też na ich koncert online, który już zapowiadaliśmy i który Kasia Chatbot wrzuci jeszcze wam w linku. W międzyczasie Husaria 250 zł. I left for a few minutes and what happened? Laisla Bonita, Laisla PLN-ita. Tak, Marcin, był awans. Congratulations. Good. To nie wydaj wszystkiego na głupoty, nie? No, dzisiejszym gościem, czyli dzisiejszym zespołem, bandem, które przedstawimy, jest Welesar. Zwany przez nas, bo już tradycja jest, że przekręcamy nazwy, Weselar. Tak. I tutaj, Marcin, proszę cię o to, że ja będę opowiadać o nich, a ty pokazuj zdjęcia, dobrze? Tak. And I want to say one thing for every people from other countries. We have every second day of every second Wednesday we have our Q&A or Slav talk in English. So next week English. Or we make it like... Czy za tydzień mamy gościa jednak? Nie, za tydzień nie mamy gościa. Okay, so next week Slav talk in English.
So be there. Be there. Czyli tak, teraz moment. Opowiem troszeczkę o weselarze. Welesarze. Welesarze. Weselar. Welesarze i proszę mi tu nie mieszać. Ty, Marcin, pokazuj zdjęcia, a weselar. Potem puścimy teledysk, tak jak zrobiliśmy to z Merch Folkiem. Czyli tak, Welesar jest to polski zespół folk metalowy, no to raczej mogliście się tego domyślić. Spokojnie, ja tu mam dużo do powiedzenia, także sobie tam szukaj i jak znajdziesz, to po prostu. I ciekawe, czy poznacie pewnych muzyków w tym zespole. Tak, zespół ten powstał całkiem niedawno, bo w 2018 roku, tak. A został założony... A jeszcze tylko dopowiem, że Welesar to jest ksywa lidera. I do tego też zaraz dojdę, ale poczekaj, daj mi powiedzieć. W sensie taki nick. Tak, bo ten zespół został założony przez Marcina Welesara Wieczorka, który był, możecie go znać na pewno z Radogosta, bo tam śpiewał przez dłuższy czas. Tak, go poznaliśmy zresztą. Folk metalowcy chyba właśnie najbardziej mogą kojarzyć z Radogosta. Tak, ale też wcześniej śpiewał w Goddess of Sin, a także jest twórcą kapeli River of Time. To jest na on. Przykład zdjęcie, tak. Na pewno go kojarzycie. Charakterystyczny głos. Trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry wokalista, nie? Mm-hmm. A czy my możemy właśnie się pochwalić też tym, że... Ani tego nie wiem, bo nie zapytałem. Nie wiesz, kurczę, no. Bo mamy... Mielibyśmy... coś do pochwalenia się, ale nie wiem, czy możemy się pochwalić. Dobrze, to jest tak. Czy poznajecie pewnych muzyków? Tak. To jest jeden z tych zespołów, co nam podbiera muzyków. No bo my podbieramy, ale, to i nam tak. podbierają. No, tak, ale absolutnie nic w tym nie ma negatywnego, wręcz przeciwnie, same pozytywy. To zupełnie naturalna rzecz. Dobra, Kasia, czytaj tam dalej. Ale jak tu kłosek wygląda? Ten... No, jak to kłosek? Ten zespół narodził się z fascynacji słowiańską kulturą i historią, oraz zamiłowania zarówno do muzyki metalowej, jak i folkowej, czyli tak w przypadku, jak w naszym przypadku też, bo my mamy podobnie. Główne inspiracje czerpie ze słowiańskiej mitologii, pradawnych wierzeń i obrzędów, a także baśni i legend będących pozostałością bogatego dziedzictwa kulturowego dawnych Słowian. To już były wszystkie zdjęcia? Nie, pokazujesz, nie, dobra. O właśnie, i to jest chyba Brenna. Tak? Dobrze, tak, dobrze to jest, myślę? To jest Brenna. I właśnie 6 lipca 2019 roku podczas 7 słowiańskiej nocy folk metalowej w Brennej odbyła się premiera pierwszego albumu Welesara Dziwadła. W jego nagraniu wzięli udział muzycy m.in. takie formacje jak Percival, to może kojarzycie taki zespół, Schutenbach, Hellrod, też może kojarzycie, Radogos oraz River of Time. Płyta znalazła się na 3. miejscu w kategorii najlepszy debiut roku 2019 roku w holenderskim portalu Folk Metal NL, a także zajęła 3. miejsce w plebiscycie portalu folkmetal.pl na najlepszy album folk metalowy roku 2019. Została również nominowana do nagrody Wirtualnych Gęśli 2019, zajmując ostatecznie 6. miejsce na 72 albumy biorące udział w tym plebiscycie. Także sporo. Także czyli idą naszym śladem. Też mieliśmy kiedyś 6. miejsce. Premiera kolejnego albumu noszącego tytuł Szczodre Gody planowana jest na rok 2021, czyli w tym roku wyjdzie nowa płyta. I z tą płytą związana jest też pewna niespodzianka, ale nie wiemy, czy możemy mówić, więc nie mówimy, ale będzie niespodzianka. No. A jeszcze tutaj więcej o Marcinie, który jest właśnie założycielem, wokalistą tego zespołu. Jest wokalistą, gitarzystą, kompozytorem, autorem tekstów. Z muzyką związany jest nierozerwalnie od 1990 roku. Jest na czacie, obserwuje nas. Pozdrawiamy. Weselar. I właśnie założył kilka zespołów, między innymi właśnie Goddess of Sin, ten pierwszy zespół, o którym mówiliśmy. I napisał w komentarzu, że Mikołaj, jeszcze nie mów, to nie powiemy. A, jeszcze nie mów, czyli nie możemy mówić, ale już się nie możemy doczekać. No tak, bo jeszcze nie wiesz, co wyjdzie. Może źle... Cicho, dobra. Już. Może źle wyjdzie, tak. Cicho. Nie zapyszać, okej, dobra. No i tak, brał udział w wielu projektach muzycznych, również niezwiązanych z muzyką metalową. Tutaj, że do Radagosta dołączył, to wiadomo...
z którym występowała w Polsce i za granicą do roku 2014. No dla nas to jest takie po prostu oczywiste, może nie dla wszystkich, bo jakby, no, mówię, poznaliśmy się właśnie wtedy, kiedy Marcin występował w Radogoście. I właśnie jakby ten Welesar jest jego solowym projektem i tak jak już powiedziałam wcześniej, nagrywają teraz drugą płytę. Także jest na co czekać. Teraz, jeśli chodzi o obecnych członków, tu jest całkiem sporo osób, bo jest tak, Marcin na wokalu, Dawid, gitara prowadząca, Piotr, gitara rytmiczna, Iga na skrzypcach, Ewa na skrzypcach, Katarzyna na flecie, Michał bas i Łukasz na perkusji. Czyli całkiem spora, spora ekipa. Jak potem... to się mówiło w black metalu, spora horda. Weź potem podziel te pieniądze. Pieniądze. No to do tego jeszcze dojdą, że trzeba ograniczać skład. Redukować. Redukcja. Odchodzę. Całe szczęście. Dobrze. I teraz może zaprezentujemy teledysk zespołu Welesar. To będzie teledysk do utworu Ostatnia Kupalnocka. Niestety, nie zdążyłam sobie sprawdzić, ale to jest na pewno utwór z pierwszej płyty, no bo raczej ciężko, nie może być z drugiej. Jeszcze powstaje. Powstaje, no. Więc z pierwszej płyty Ostatnia Kupalnocka, teraz u nas na żywo. Ja sobie posłucham. Za chwilę, bo oczywiście mój super komputer postanowił, że jednak nie będzie dźwięku puszczał. Okej. Fal start, ale już jedziemy. 3, 2, 1. Jak na gitarze. O, Kosiński na bacie. Wokal jak ten, jak w starych metalowych kapelach. O, zawodowy. Tak powinien się śpiewać. Cały klip możecie obejrzeć na stronie, nie będziemy zabierać im wyświetleń.
Tak, zapraszamy do obejrzenia. Co stało się później. Ale bardzo jak ciekawe. To się wszystko skończyło? Zrobię wam tylko takie małe te sneak peeki. Uwaga. Kłosek w płomieniach. No, pokaż. Nie wiem, czekajcie, co jest coś znajdzie. Sam Welesa w płomieniach. Ale co ciekawe, się kręci dziewczyna w płomieniach. Niechcąco wokół Kupalnacki dzisiaj. No jakoś tak wyszło. I oczywiście zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony www.welesar.pl. Na Facebooku są, na Instagramie, wszędzie, na Bandcampie. Tam pewnie można posłuchać sobie. Są tam, gdzie nas na pewno nie ma. Tak, właśnie są wszędzie tam, gdzie ja mam dopiero założyć konto. Bo wszystkie nowe zespoły zaczynają od zakładania kont i wrzucania muzyki. Tak. No tak, a my na czym zajmujemy się? Zajmujemy się pierdołami, jak nagrywanie muzyki. I wypełnianie papierków chyba tak, bardziej. Pewnie. Właściwie nawet się nie zajmujemy nagrywaniem muzyki, tylko papierkami. I miksowaniem starych płyt. Ale spoko, kompletnie. Przy takim dużym składzie w LSA was też to czeka. Wypełnianie papierków potem. Dobrze. No, ale bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie, że się spodobało wam. Bardzo duży, ciepły odzew. To jest taki, jak sobie pomyśli ktoś o folk metalu, to myślę, że to jest taki klasyczny bardzo folk metal. Mhm. Więc jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to jest miejsce, gdzie szukać właśnie takich A ja tylko muzyki. Szybciorkiem przypomnę, że cała zabawa polega na tym, że my będziemy prezentować tutaj zespoły folkowe i folk metalowe w taki właśnie sposób, pokazywać klip, opowiadać o zespole, trochę podśmieszkować z nazwy, bo to już taka tradycja. Gorzej, jak trafi się zespół, któremu nie będziemy umieli przekręcić nazwy. Każdy się da. Pamiętasz taki jeden zespół z takimi dziewczynami, co jak ja przekręciłem im nazwę, to wszyscy, to nie mogę tego powiedzieć publicznie. A oni grali z nami? Tak. Takie 4 dziewczyny chyba tam grały. A, wiem, kojarzę. Ja żeśmy też przekręcili ksywę gitarzyście i też nie był zadowolony. Tak. No, w każdym razie, to niestety trzeba znieść nasze poczucie humoru i dystans, no bo to my jesteśmy gospodarzami programu, tak? Ale poza tym jeszcze przypomnę, do tego jeszcze wrócimy dzisiaj, będzie 5 pytań od Percivala i odpowiedź samego Welesara. Tak. Ale to później. I potem, jak nam się zbierze 5 zespołów, bo tylko 5 można zrobić w ankiecie. Miejsc na YouTubie, to zrobimy ankietę i wy wybierzecie zespół, który waszym zdaniem powinien z nami zrobić kolabo. To kolabo będzie polegało na tym, że zrobimy wspólnie utwór. Na tej zasadzie, wiecie, my nagrywamy u siebie, oni u siebie, nagrywamy się też na wideo, jak się nagrywamy i potem robimy z tego taki klip i na naszym kanale będzie premiera tego klipu. A utwór, jaki zrobimy, to będzie jakiś evergreen słowiański, czyli jakiś standard muzyki słowiańskiej, czyli jakiś ludowy utwór z terenów może Polski, może szerzej rozpatrywanego słowiaństwa. Zobaczymy. Musimy uzgodnić z wygranym zespołem. A najpierw musi ten zespół wygrać któryś. A na razie mamy 2. Merchfolk i Weselar. No i dobra, i teraz i co? I teraz może dziabniemy utwór? Poczekaj, bo jeszcze zanim to szybka zapowiedź, bo idźmy według, kurczę, scenariusza, tak? Ale wiecie, że według scenariusza to już mamy Poczekaj, godzinę. To jest szybko, 2 zdania. No. Jeśli chodzi o reakcję Pogańska, koncert, pytaliście się, kiedy linki będziecie dostali. Dobra, koniec zdań. Cicho. Bo jak będziesz mi przeszkadzał, to 8 maja, dziękuję. Grajcie. Tak, 8 ustaliśmy, że 8 dnia 8 maja. Dnia 8 maja przyjdzie do was link. Siądę i po prostu wyślę te wszystkie linki do was. Ja 8 maja. Przyjdzie do was link i kopnie was. Przyjdzie do was link. Jak nie przyjdzie, to się zgłaszajcie potem. Będziecie mieli jeszcze parę dni, to wysyłajcie maila. I żeby jeszcze się odezwać, że halo, ja tutaj nie dostałam. A jeżeli nie przyjdzie, to wysyłajcie maila. Nie, to wysyłajcie na maila Kasiowego. O. I mamy piękny utwór właśnie. Kasia.pl.
Tak. Nie, żartowałem, to nie jest. Nie, na percival@percival.pl. Zresztą, kurczę, jakoś na pewno znajdziecie sposób, żeby do nas się odezwać. Zagrajmy tę piosenkę i pożyjemy to jeszcze raz składnie w piosence. 8 maja oczekujcie maila, ale nie że tak o 6 rano, nie, bo ja zanim to wysiądę, zanim tam wyślę, tego jest sporo. Także jeżeli do końca dnia nie dostaniecie, wtedy możecie się zacząć martwić. Sprawdzacie swoją skrzynkę spamową, też może być w spamie, bo ja to ze sklepowego będę wysyłać maila. No to teraz piosenka. No. Pieśnicka. Czekaj, mój nowy system. Dobra, działa. Dobra. Tak, tylko wszystko fajnie. Nie sprawdziłam sobie dla kogo. Ty już jesteś na fonie. A, dobra, wiem już. Wszystko wiem. Nie w tę stronę. Dobra. Okej, to teraz piosenka, utwór dla Epic Panda Bear. Możesz zaczynać, Mikołaj. Tak? Tak. If a black man is racist, is it okay? It's the white man's races that made him that way. 'Cause the bullies, the victim they say. My son says they're all the same. 'Cause the line between wrong of a threat from a spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. Tell you to go to war, or I could march for peace and fighting no more. How do I know which is right? And I hope he does when he sends you to fight. Sound like a million colors in your mind.
are black, hair and white, but they sound like a million colors in your mind. And I want... się zgłośniło w trakcie, co coś stało. Ja robiłem, bo chciałem sprawdzić, czy jak to... Bo ja słyszę wszystko stąd, a nie słyszę nigdy, jak, a, to, kurczę, jak to ludzie słyszą. And I want to only remember next week Slav Talk English. So everybody who want to hear us speaking, trying to speaking in English, be next week. Mm-hmm. Rafał mówi, że to było piękne. A jak tam Jennifer Rush? Wpłacać na Jennifer Rush, bo też jest piękny utwór i Kasia to tak zaśpiewa, że mówię wam. Jak tam Jennifer Wysypka? A słuchajcie, dobra, szybkie pytania, bo już się tu nazbierały aż dwa pytania. Czemu na Sławie, to odpowiem na to pytanie, jak zaraz wrócimy do Sławy. A kiedy koszulki z biletu VIP? No właśnie, kiedy? No właśnie, kiedy? Właśnie, kiedy. Cały czas są tutaj kitwasi się kwestia produkcji, bo chcemy zrobić jak najlepszą jakościowo koszulkę, więc już żeśmy się dogadali, już wiemy, gdzie będzie zrobiona, już niebawem ruszy produkcja, no i wtedy, jak już tylko będzie wyprodukowana i wróci do nas, to wtedy wyślemy. Przepraszamy, że nie mogę powiedzieć jeszcze kiedy, bo nie wiem i że może to trwa dłużej niż... Planowaliśmy, naprawdę, bo chcieliśmy to zrobić wcześniej, ale się okazało, że jednak pewne rzeczy stanęły nam na drodze. Tu jest walka o jakość. Walka o jakość, tak, dokładnie. Bo jak już tak po prostu robimy, to wkręcające jest, żeby robić coraz lepsze rzeczy. Uzależniające. Także no taka jest odpowiedź. Co zrobić? Wracamy do Sławy. Wracamy do Sławy i od razu takim razie odpowiemy na pytanie. Czemu na Sławie 3 nie ma żadnej pieśni kupalnej? Dobrze, ale poczekaj. Mogę jeszcze tylko, bo jeszcze mieliśmy powiedzieć o 26 maja, zanim powiemy o Sławach. I dobra, no to jeszcze raz przekładamy to pytanie. Za chwilę na to odpowiemy. Natomiast teraz musimy powiedzieć o czymś też równie ważnym, bo oprócz naszego koncertu, który jest 15 czerwca i maja, co ja gadam, 15 maja. Zapraszamy serdecznie, Reakcja Pogańska i bilety są dostępne, jeżeli ktoś chce obejrzeć, ponieważ ten koncert jest biletowany tylko dla tych, którzy, wyjątkowy koncert tylko dla tych, którzy kupią bilet. I ten link będę wysyłać 8 maja tym, którzy już kupili. Natomiast mamy jeszcze drugi koncert, który już jest utworzony stream. Tak. Już jest jakby widoczny, możecie sobie tam kliknąć, żeby... I to jest koncert, na który fundusze dostaliśmy z projektu. Tak, ja tu właśnie wszystko... Jest wszystko, Kasia ma rozpisane. Ja mam rozpisane i wszystko powiem. Spokojnie. Ja chciałem ci pomóc. Gdybyś mi tak na angielskim pomagał, to by było fajne. Staram się, ćwiczę codziennie. Codziennie ćwiczę, żeby móc pomagać ci po angielsku też. No, bo tutaj to wiesz, tu sobie każdy poradzi. Więc ten koncert jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021. Udało nam się uzyskać dotację, było przy tym dużo pracy, wypełniania papierków, ale udało się, z czego jesteśmy bardzo się cieszymy. I będzie to koncert muzyki folkowej, czyli takiego historycznego Persiwala, Muzyka Zapomniana, koncert pieśni słowiańskich online. I ten koncert odbędzie się, oczywiście wy będziecie go sobie oglądać na swoich komputerach, czy w domu ogólnie, a my znajdziemy się w takim bardzo pięknym miejscu, to się nazywa Perła Żeliszowa. To jest taki kościół, zabytek, kościół ewangelicki. Tak, dobrze pamiętam? A ci co? Ale już nie jest kościołem. Kościół ewangelicki, to był kiedyś kościół ewangelicki. Od 1945 roku był nieużywany w ogóle. A w 2013 roku przeszedł pod opiekę fundacji Twoje Dziedzictwo, które dzięki uprzejmości której fundacji możemy to zagrać tam. Tak? A to jest przepiękne miejsce.
Możecie sobie wygooglać, jakie tam zdjęcia ludzie w ogóle robią. Fajne. Będzie super koncert tam. Także tam w takich pięknych okolicznościach, okolicach będziemy grać ten koncert. Zapraszamy wszystkich. Są u nas na Discordzie, widzieli już zdjęcia z tego obiektu, kiedy ja razem z Mikołem byliśmy załatwiać pewne sprawy tam. Tak, i link do tego koncertu znajdziecie na naszym kanale, znajdziecie na Facebooku, bo tam też o tym piszemy. Tak? Tak. Czyli to... I również zachęcamy was do wsparcia Fundacji Twoje Dziedzictwo, ponieważ oni zajmują się ochroną zabytków, ochroną dziedzictwa naturalnego i przedsięwzięciami artystycznymi, między innymi właśnie nas wzięli jakoś pod swoją ochronę. Tak. I najprawdopodobniej to nie jest jedyna rzecz, jaką zrobimy razem, ale to jeszcze na to przyjdzie czas. A ja teraz tylko tak szybko, że Epic Panda Beer, pięknie zagrane, sam bym lepiej tego nie zrobił. Power of Katie. Więc teraz Team Madonna będzie miał zagwozdkę. No dobrze, czyli co, możemy teraz wrócić do tych sław, tak? Jakie tak. tam było pytanie? Dlaczego na Sławie 3 nie ma pieśni kupalnych? Tak, i jeszcze, żeby było w nawiasie. Żeby nie było. Album świetny, ale tak o się pytam. Tak o. No i właśnie, Kasiu, no właśnie, czemu nie ma? Bo czemu ty wybierałaś pieśni. Nie wiem nawet, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo... No bo czemu nie ma? No jest tyle pieśni, nie wiem, no po prostu wzięliśmy te, które akurat nam jakoś się nawinęły, no. Może trzeba będzie aneks zrobić. Na pewno trzeba, bo tych pieśni jest jeszcze masa i to jest daleko niewystarczające, jakby nie wyczerpujące tematu płyta. Więc tam zabrakło wielu różnych pieśni, no po prostu... Nie ma też pieśni pracy, nie ma pieśni... Wolnego dnia, nie ma pieśni spania, wstawania. Pieśni dziadowskich nie ma. Babcinych. No, może kiedyś jeszcze dorobimy po prostu. Zrobimy Sławę 3 Vol 2. Być może, bo nie, faktycznie tych pieśni jest strasznie dużo. Coś tam i ale najpierw zrobimy Sławę 4. Tak, Sławę 4, która tak? jest zupełnie na naszym wymysłem. Na której od razu uprzedzę, też nie będzie pieśni kupalnych. Nie, tam akurat chyba nie będzie. No nie, jakoś tak się nie złożyło. Jak już, to damy nam rozwodowe pieśni. Bo to się dzieje w przyszłości. Ja wiecie, już teraz jest dużo rozwodów, w przyszłości będą chyba same rozwody. Już w ogóle ludzie nie będą się żenić, tylko się będą od razu rozwodzić. No i może to jest słuszne, wiesz, podejście. Dobra, wracamy do ciekawostek. To teraz ja zacznę. Dobra, to Sława 2 teraz, tak? Zacznę od tego pierwszego, co mi miał, u mnie było jako pierwsze, a teraz będzie po prostu jako, nie pamiętam, już się zgubiłem, które. Czyli instrumenty na Sławie 2, ale w sumie lecimy twoim kluczem, czyli teraz Sława 2. No. Bo jeżeli chodzi o Sławę 2, to ciekawostka jest taka, że my mnóstwo instrumentów zabraliśmy do studia. Nagrywaliśmy to była pierwsza nasza płyta nagrywana w takim prawdziwym studio, czyli w Unique Sound bez Sound. Znaczy wtedy było to Sound. Pojechaliśmy na tydzień, siedzieliśmy tydzień i tydzień nagrywaliśmy. I tak. Wzięliśmy cały samochód instrumentów i mieliśmy swoje instrumenty i pożyczone. I taka ciekawostka, że nawet mieliśmy Taiko. Prawdziwe, duże Taiko Aras Perun Vita. Pożyczył nam to Taiko. I po prostu tam już bębny były na żywo nagrywane i nagrywaliśmy to tak, że siadaliśmy sobie w trójkę, czyli Akasia i Chris. Nagrywaliśmy na jednym zestawie instrumentów. Potem Marek nam to puszczał. Zmienialiśmy totalnie inne instrumenty na inne i nagrywaliśmy drugi raz. Drugą warstwę jakby. Drugą warstwę, no. I tak po kolei, z 3-4 razy. Tak, ja się tak umówiłem, żeby zaoszczędzić trochę, nie? Że edytować będę ja sam. I dostałem wszystkie te nagrania, wszystkie pliki dostałem. To zajmowało mnóstwo gigabajtów. I dostałem, nawet został mi wypożyczony klucz do Cubase'a, bo robiliśmy to w programie Cubase, znaczy w studio Unix się nagrywa w Cubase'ie, a ja nie używałem wtedy Cubase'a, wtedy chyba Reapera jeszcze, albo już Logica, nie pamiętam. Nie, chyba jeszcze Reapera.
Bo zupełnie inaczej niż wszyscy, taka teraz dygresja. Teraz wszyscy się przenoszą z Logica, z Pro Toolsa na Reapera, a ja zrobię totalnie odwrotnie. Kiedyś już robiłem na Reaperze, a przeniosłem się na Logica. Zawsze pod prąd, zawsze pod prąd. Pamiętacie, to jest dewiza Percivala. No i wziąłem te pliki i chyba z 3 tygodnie spędziłem patrząc się na tego Cubase'a, jak to się dawniej mówiło, jak ciele namalowane wrota, kompletnie nic nie kumając. I skończyło się na tym, że musieliśmy jeszcze raz wejść do studia i mówić Markowi, jak ciąć, co, z czym. A ponieważ nagrywaliśmy jakąś taką, mieliśmy durną koncepcję, że nagrywamy improwizację, po prostu jak jazzmeni w studio, siadamy i ciśniemy sola życia. I potem pracy nad tym, wycinania, składania było tak dużo, że już nigdy nic tak nie nagramy. No, chyba, że będziemy mieli wynajętych ludzi, którzy potem przejrzą cały ten materiał i faktycznie wybiorą z niego coś sensownego. Bo... Ale dzięki temu macie coś niespotykanego. Tam są takie rzeczy, nawet jak teraz robiłem te flaki do sklepu, to słucham jeden utwór, słyszę, a tam co tam się dzieje? Co tam się odslawia? No. To jest niepojęte w ogóle. I tak to my gramy, czy to w ogóle, czy nam się gdzieś niechcąco włączył jakiś jazz i się nagrał. Właśnie, a tutaj Marcin pokazuje zdjęcia ze studia. Zdjęcia robiła moja siostra, Zuzanna Hańska. Marek jeszcze miał długie antenki. To był czas Wiedźmina. Mieliśmy taką nietypową koszulkę, którą... była chyba tylko dla pracowników i nam szybko kazali. Dali nam szybko nowe, żebyśmy starego loga nieaktualnego Wiedźmina nie pokazywali. Tak wyglądało. Było robocze jakieś logo i taka koszulka wypuszczona na tam jeszcze na długo przed premierą. I zawieszka chyba z drugiego Wiedźmina jest nawet. I masz jeszcze stary SAS tutaj. I mam jeszcze, tak, stary SAS. Stary SAS, czyli dokładnie ten, który był użyty w Wiedźminie. No. Bo to było jakoś tak równolegle, mi się wydaje, nagrywanie niedaleko od siebie, nagrywanie Sławy 3 i rzeczy do Wiedźmina. Jeszcze może mam... To ja to i tak, na tym... To ty i na o tym nie. Grasz. Właśnie specjalnie wynalazłem to zdjęcie. Zobaczcie. Kasia, która się zarzeka, że nie cierpi strojkowych instrumentów. To się nie zmienia. Nagrywała na Sławie 3 na strojkowych instrumentach. No bo mi kazali. To w ogóle... A ja stroję buzuki. I to ja już zastrojam buzuki. A z tyłu widać mnóstwo instrumentów. I ja też, zobaczcie, piszczę na trzcince. Ale to chyba tylko do zdjęcia. A tutaj na tym to nagrywałem faktycznie. Na róże. Tak, bo tam trzeba umieć to zadąć. Marek przerażony z ilością rzeczy, jakie ponagrywaliśmy. A ja za nim siedzę też przerażona. To Marek i Kasia zastanawiają się, co zrobić z tą resztą. Co oni tu nawywijali, to jest takie... No, no i Kasia. No to jeszcze wiolonczele. W ogóle wiolonczela i to wiolonczela elektryczna. Tak. Czyli ja nie używałam akustycznej wtedy jeszcze. Nie, nie, bo akustyczna była zepsuta wtedy. To jest kosmos. Pierwszy raz akustycznie użyliśmy chyba na Sławie 3 i na Dzikich Polach. Mhm. Tak. Na Sławie 3 na pewno. No. I kapciuchy. Kapciuchy obowiązkowo, bo w Unix Studio trzeba mieć kapciuchy, bo tam jest zimno w nogi. I nie można w butach chodzić. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. No. Ciekawe. Fajne. To było, ja bardzo dobrze wspominam ten czas, kiedy siedzieliśmy właśnie zamknięci, nagrywaliśmy, co nam właśnie, tam ślinę przyniesie. Nie, to nie był tam. To wtedy przy tej płycie jeszcze nie spaliśmy w studiu. Nie, bo tam spaliśmy u mojej siostry. A, i to jest kolejna ciekawostka. Zaczęliśmy wtedy oglądać serial taki, nie pamiętam jak się nazywa, ale z Przemysławem Kosakowskim. On jeździł do ludzi, bioenergoterapeutów, do jakichś dziwnych ludzi i na sobie wypróbowywał. I ciekawostka jest taka, że ja z nim do klasy chodziłem, do liceum plastycznego. I gdzieś tam znalazłem ten serial, patrzę i o kurde, przecież znam tego typa. Co on robi w ogóle, co on wyjdzie? I nagle mi się przypomniało, że w sumie on zawsze miał takie ciągoty do dziwnych akcji. Co my żeśmy robili, chyba nie mogę wam tego opowiedzieć, co my żeśmy robili w liceum. Ale powiem wam, że w ogóle mnie nie zdziwiło, że jest w stanie pojechać gdzieś i dać się opukiwać po plecach drewnianym młotkiem, bo tam był taki jakiś koleś, co leczył kręgosłup w ten sposób, że walił jakimś klinem i młotkiem. No, straszne rzeczy.
I on po prostu to na sobie... I to był pierwsza z tych serii, kurczę, nie pamiętam jaki tytuł jest tej serii, ale to była pierwsza seria i on jeździł jeszcze sam z kamerą. Dostał od TVN-u kamerę i sam jeździł i się nagrywał. W ogóle pamiętam, że w ogóle był jakiegoś gościa, u którego odczyniał duchy z błotnika samochodu. Jakieś takie akcje były. I my żeśmy to oglądali co wieczór po powrocie ze studia, pamiętasz? I ja potem do niego napisałem, bo nie miałem z nim kontaktu od szkoły właśnie. Napisałem do niego i słuchaj, bo my akurat nagrywamy płytę, a oglądamy twój program. I on odpisał, do dzisiaj jakoś tam utrzymujemy kontakt. W miarę regularny. Pamiętam, że potem pojechał z nami raz na trasę Schutenbachową. To był gruby wyjazd do Białego Stoku. Tak. I ja tam też byłem, więc... Tak. Ty przynajmniej coś pamiętasz pewnie, co? Nie chodzi tylko o to. Chodzi na przykład, jakie rozmowy tam były, że aż ktoś się obraził bardzo. A to ja tego nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. A to później ci przypomnę. Ej, to nie, jestem ciekawa teraz. Nie Przemek się obraził, tylko osoba, która z nim była. A czekaj, bo on nie był sam chyba. Bo z Borelem byliśmy w pokoju hotelowym. Była jakieś after. No tam był coś. Rozmawialiśmy na tematy ważne i w ogóle historia i inne. W każdym razie pozdrawiamy Przemka. Tak. Jeżeli nas ogląda. Raczej pewnie nie, ale w razie jakby nas oglądał, albo kiedyś zobaczył, żeby nie było, pozdrawiamy. Dobra. I przeczytaj. Przeczytam. Rafał S. Niecałe pół godziny, żeby wybronić Madonnę. Serio? Chcecie dać wygrać jakiejś wysypce? No ludzie! I co tam? Come on, guys. No rush. We want Madonna. Słabym a ja jednak wiek. Dalej wait, raz. Wait, it's not that simple. Ewa Walkowiak, save Madonna. And Karol Wawrzyniak, power of love. No. And? I takie Rafał S., I want La Isla Bonita, otherwise I will need to speak with manager. Okej, Karol. A jeszcze wracając do nagrywania tych sław, wrócę na chwilę do jedynki, bo mam tu zapisane... Dobrze, wróć do jedynki, a ja skoczę na chwilkę, dobra? Ale to myślałem, że ci to też przypomnę i będziesz... Co? W każdym razie, jak mówimy o nagrywaniu, to nagrywaliśmy jedynkę, jak już mówiliśmy, w naszym mieszkaniu, studio, magazyno, sklepo, sali prób w Poznaniu. Samo mieszkanie było w takich barakach, jak się zorientowałem, które były budowane w 1942 roku przez Niemców dla wysiedlanych z centrum Poznania Polaków. Ponieważ Niemcy po rozpoczęciu II wojny światowej wymyślili sobie, że wyczyszczą Poznań z tego polskiego elementu i potrzebowali w Poznaniu tylko jakichś robotników do najtrudniejszych prac, więc tym robotnikom wybudowali takie baraki, które w zamierzeniu miały wytrzymać tam, nie wiem, z rok, półtorej, które w sumie bardzo przypominały takie baraki, jakie stawiano w obozach koncentracyjnych. I co ciekawe, te baraki do dzisiaj stoją, my mieszkaliśmy w takim tego typu baraku robotniczym. Czyli to jest taki parterowy domek, mieliśmy malutki ogródek, tam były dwa pomieszczenia, jedno większe, drugie mniejsze i kuchnia, no i łazienka oczywiście. I żeby jakoś to trochę chociaż wytłumić, jak nagrywaliśmy na przykład wokale albo flety, to mieliśmy takie dwa materace, na których normalnie w dzień spaliśmy. A podczas nagrywania stawialiśmy je jak takie ustroje akustyczne. Co bez sensu, jak ten materac może być ustrojem. No znaczy średnim był ustrojem akustycznym, ale chcieliśmy zrobić cokolwiek. Dobra, to uwaga. Madonna, jak to się wymawia? Rescue Squad. Rescue Squad. Rescue Squad. Co to w ogóle znaczy? No taki skład, co ratuje. Aha, okej. Okay. Garnetto 1999 GBP. It's again the rules for Carol and I to be one the same team. So I'm defecting to La Isla Bonita. Ale jak to La Isla Bonita? Przecież płaciłaś wcześniej na Rush. Aha, bo nie chcę być w tym samej ekipie co Karol. It's woman, you don't understand, so. And? Save the Queen, Madonna, Marta. A ile w ogóle jest? I czekajcie.
Power of Love 1420, La Isla Bonita 1490. Słuchajcie, no to kurczę, niedużo. Gdzie jest team Power of Love? And we have 16 minutes to end our... 16, okay. 16, yeah. Okay, so... Nie, Jennifer musi wygrać. Jennifer to zresztą fajne imię. Moja ulubiona aktorka też ma na imię Jennifer. No i Jennifer jest w tym, w Wiedźminie, nie? No i Jennifer jest w Wiedźminie, właśnie. Wiedźminowcy, słuchajcie. Excuse it. Przepraszam. Sorry, nas, tak? End of the show. Bye, bye. Okej, to Kasia... Nie wiem, gdzie jesteście. Opowiedziałeś już te historyjki ze Sławy? Tak. Chodziło mi o to, że materacami robiliśmy adaptację akustyczną twojego pokoju, żeby w nim nagrywać na przykład flety albo wokale. O kurde, tego to nie pamiętam zupełnie. Skąd widzisz, dlatego tyle chciałem, materacy? Żebyś posłuchała. Mieliśmy dwa materace, na których spaliśmy. No to nawet ty spałaś. Aha. Chyba na nich. Nie, ja miałam łóżko. Co miałaś łóżko? Pewnie, że miałam łóżko. To nie wiem, to ja spałem na nich. No, na początku na nich spałem. A potem też mieliśmy łóżko i to nie wiem, ale te materace były długo, nawet tutaj były przecież jakiś no, czas. Pamiętam je, no, pamiętam je. Pamiętam, że razem nawet je wywieźliśmy w końcu na śmietnik. No, chyba było coś takiego. Historia o materacach, fascynujące. Wszystko to pomyśla. Monty Python. No dobra, no to wracamy do weselara. No poczekaj, bo zanim Marcin musi wymienić baterię, to zaraz wrócimy, to ja jeszcze tylko powiem to o tej tak Slavie 2. Zupełnie teraz nic nie będzie widać? O tej Slavie 2 tylko szybko powiem, że to jeszcze... To dźwięk teraz? Ważna jest tutaj Lada Czerkasowa, która Czemu nam pomogła. Tak. No właśnie mamy ciemność. A ja tak kurczę Lada z nienacka spiłem herbatę. To jest taka rosyjska ekspertka właśnie w dziedzinie... A poczekaj, to ty teraz powiedz, a ja szybko pójdę, no właśnie, dobra? Próbuję. Ale bo nie ma teraz... No dobra. Będzie puste krzesło mówić. Więc Lada Czerkasowa jest rosyjską ekspertką w dziedzinie właśnie słowiańszczyzny, słowiańskich pieśni, obrzędów i tak dalej. I z nią skontaktowaliśmy się, to znaczy dokładniej to Chris, ponieważ ze względu na język, no było jej łatwiej. I ona nam bardzo pomogła, przesłała różne materiały, informacje, między innymi pieśni Koń. Jest właśnie od niej, bo ta pieśń tak naprawdę z tego, co pamiętam, zachował się tylko tekst, nie było melodii i ta melodia została odtworzona, znaczy nie odtworzona, tylko stworzona przez zespół Łady i my właśnie w tej wersji, mogłeś nie przyłączać, Marcin. Mogłeś jednak nie przyłączać, wiesz? Tak się lepiej czułam, jak nie było na mnie. Teraz czuję za dużą presję. No. Wszystko w ogóle pada, no to ja nie rozumiem tego. Potrzebuję asystenta. Kto chce pracować za darmo? Albo asystentkę. Potrzebuję asystentkę. Kto chce pracować za darmo? Mogę jakieś inne benefity dostarczyć. No Kasia, czytaj. Ja nie mam co czytać, bo... Już skończyłaś. Aha, no i jeszcze inna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na Sławę 2 mieliśmy bardzo dużo pieśni właśnie i tam naprawdę, tych pieśni się zachowało tyle, rosyjskich, ukraińskich, białoruskich jest tyle, że to naprawdę można z 10 spokojnie albumów, jak nie więcej na pewno, nagrać. Więc to był bardzo ciężki wybór, ale jakoś się udało. No. To co, pokażmy tych patronów może w końcu? A, poczekaj, nie jak. Jeszcze nie, bo jeszcze WLSR no, zostało nam tylko 2. 35 minut do końca. No a macie bitwa, a jeszcze mamy... Nie, 35 minut do końca streama. Dlaczego? Bo 2 godzinki. Dobra, streszczamy się. To jeszcze teraz zanim patronów. Albo dobra, pokaż patronów i za chwilę wrócimy do WLSR-a. To ja przeczytam. Dziękujemy oczywiście wszystkim patronom. Mamy w tym tygodniu jednego nowego... Z czego się cieszymy i dziękujemy bardzo. Przygotowałeś planszę? Czy jaką planszę? Z patronami. No. To robimy tych patronów. Tak, no mówię, że zróbmy patronów, a potem przejdziemy do WLSR-a. No. Tak, przygotowałem. To poproszę o planszę numer 1. Nowym patronem jest Mateusz Wierzchowski. Dziękujemy bardzo. Witamy w klubie. And the rest patrons. And the rest patrons. I oczywiście czytam tych najgrubszych.
Joe Abramowicz, Stefan Zmarzły, pan Teo. Ja właśnie tak myślałam sobie, że Abramowicz może się inaczej akcentuje. Nie, Joe Abramowicz. Abramowicz, mate. Stefan Zmarz, dobra, jeszcze raz. Zacznę od początku. Wejdź jeszcze raz. Wyjdę jeszcze raz. Joe Abramowicz, Stefan Zmarzły, pan Tejot, Michał Naparty, Steven Sufert, Ludwin Diebold, Klara Swobodowa, Rafał Stańczyk, stary pan Maciej, KW, T.O.B., Uwik 1945, Anna Gemeinert, FIFA Rafa, Bartłomiej Chwastowski, AM, Jarosław Cieślik i Natalia Malik. Y.T.O.B. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. I oczywiście wszystkim pozostałym patronom również. Tak było ten? Ma teraz T.O.B.? Tak. Znaczy, I need to change the text. No patrons anymore. Only patrons. Patrons, yes. Patronite. Will you guys play a music? Yes, yes, we will play music. But for, not za chwilę. No. In a moment. Teraz powiemy o Welesarze. Welesar, część druga. And one thing, remember everybody, next week our Slav Talk in English. So if you have some question about our future project in Witcher or maybe something else, go to watch go our to next the Wednesday. Yeah, go to the next Wednesday and watch our stream in English. Now. Then we'll be talking in English and we can answer in your English question. Thank you. Dobrze, to teraz Welesar. W części drugiej, tak jak poprzednio z Merkfolkiem, przepraszam, odpowiadamy na pytania. Oni odpowiadają na pytania, czyli Marcin jako lider zespołu i twórca będzie odpowiadał na pytanie. Tylko, tak, że on nam przesłał... Ja będę zadawał. Mikołaj, masz te pytania, bo ja też mam. No to, tym razem się przygotowaliśmy. Tak. Nie to, że tak jak ostatnio. Tak. No, więc ty będziesz zadawał pytania, a Marcin będzie odpowiadał w formie audio, akurat nam przesłał, więc jakieś zdjęcie wybierz tam, żeby było. To może podzielimy się, ja pierwszy. To nie tak szybko. Ty pierwszy będziesz zadawał pytania, tak? Tak. Tylko, że, bo ja nie pamiętam, gdzie ja sobie te pytania przygotowałam. Poczekajcie. To nie będzie takie łatwe. Nie będzie takie łatwe. A to nie jest napisane w tytule, która odpowiedź na które pytanie? Nie, było tam coś. Nie, jest. One są ponumerowane, te pytania. Tylko właśnie, a to mówiłaś o tym, że tylko tak. Dźwięk. Tak, mówiłam, ale... Only audio. Słyszałam już te odpowiedzi, ale jeszcze posłucham Marcin jeszcze raz. Marcin był... Nie zrobił sobie fryzury i dlatego nie nakręcił się. I ja go zupełnie rozumiem. Tylko się nagrał telefonem. Ja bym nie miał z tym problemu. Pogadajcie o czymś ciekawszym na chwilę. Ja próbuję zrobić tak, żeby... Ciekawszy. Dobra, mamy usterki techniczne na linii. To może jeszcze coś o weselarze. Welesarze. Welesar. Nie, no bo jeśli chodzi o jakby informacje, to ja tak przedstawiłam... Wszystko. Mnie starałam się w tej części pierwszej. Że on jest z muzyką związany nierozerwalnie od 90 roku, czyli wychodzi na to, że dłużej niż ja. Bo ja w 90 to coś tam sobie pitoliłem na gitarze, ćwiczyłem intensywnie, ale jeszcze żeby grać w zespole, to nie. Nie, czekaj, w 90 chyba pierwszy zespół założyłem, ale byłem jedynym grającym muzykiem w tym zespole. Naprawdę grając. Znaczy, nie umiałem jeszcze grać w ogóle, ale przynajmniej wiedziałem, że też nie wiedziałem. Nie wiem, co ja chcę powiedzieć. Aha, bo właściwie tylko ja byłem w tym składzie, bo reszta była, jakby została na etapie pytania, czy chcą grać ze mną i nie udzielili mi odpowiedzi, więc byłem jedynym stałym członkiem tego zespołu. Zespół nazywał się Albion. To dlatego, że bardzo byłem zafascynowany serialem Robin of Sherwood, a tam był odcinek Siedem Mieczy Waylanda. I jednym z tych mieczy był miecz Albion i to mnie tak, idealna nazwa na zespół. Nie wiem, czy w ogóle jest zespół to. Albion jakikolwiek, ale fajnie. Jak zwykle o sobie, zamiast po prostu powiedzieć coś ten, to Mikołaj, to ja wam powiem jak, o wesele od 90, to ja wcześniej już nie mam. Znaczy, bo chodziło o to, że ciekawostka, że tak długo, a przecież ile on ma lat? To ile on miał lat, jak zaczął? No, to ile, ale jest związany nierozerwalnie z muzyką. Nie jest tu napisane, że... Bo dopiero w 2001 czyli założył urodził się, dostał grzechotkę i był już związany z muzyką. Chłopczyku, to ile ty miałeś lat? Jak
Dobra. No tak, bo zobaczcie, od 90 roku, a w 2001 założył w Rybniku zespół metalowy Goddess of Sin. Czyli 10 lat później, 11, więc... Tak, czyli 11 lat bawił się grzechotką w kołysce. Tak. Dobra. Ja żartuję, przepraszamy Marcin, no ale nie. Musieliśmy jakoś zatuszować, że nasz Marcin no bo ma dzisiaj, problem ja się dopiero dzisiaj dowiedziałem o tym, że to są pytania, a nie jakieś... Bo... Przecież zawsze są pytania, zawsze poprzedniego odcinka. Marcin przegapił ten moment, kiedy wiele tygodni temu ustalaliśmy nasz format. No wiem, i ja się dowiedziałem o nim tydzień nie temu, macie na dzień nozbi. Programu. Dlatego. Dobra, nieważne. Go. Pierwsze pytanie, Mikołaj. Pierwsze pytanie. Zadaj. Talent czy praca? Czy każdy osiągnie podobne rezultaty tylko w innym czasie, czy jednak niektórzy nie? Chodzi o to, że czy istnieją takie predyspozycje, które ewidentnie deklasują większość, a dają fory mniejszości? Więc tak. Myślę, że ważne jest i jedno, i drugie. Z naciskiem jednak na pracę. Wiele osób rodzi się z jakimś talentem, bez względu na to, czy to jest talent do muzyki, czy do malowania, albo do pisania. No ale to chyba nie wystarczy. I kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że talent to jest diament, który dopiero trzeba oszlifować. No i myślę, że faktycznie tak właśnie jest. Sam talent no, do czegoś to jest jedno. Nawet jeśli to jest 50% całości, to do setki i tak brakuje bardzo dużo, a to właśnie wyrabia się pracą, często ciężką, niewdzięczną, ale ostatecznie dającą jakieś tam rezultaty. No w naszym wypadku mam na myśli muzyków, są to oczywiście tysiące godzin ćwiczeń, prób, czyli coś, czego nasi fani nie widzą, no bo nawet nie mają takiej sposobności. Dziękujemy. Teraz Kasia. Za wyczerpującą odpowiedź. Czyli tak. Taka standardowa. Standardowa. I wyskoczył nas. Ja mam tylko jedno pytanie. Pytania no. Są po kolei. Bo tak, ja tak. Muszę, teraz musi być. Tam ja mam masz tak, ponumerowane 001, tak, 002. Tak. Czyli wy macie tak samo. Tak, bo tak, ja tak, tak będę odpalał. Więc. Dobrze, tak właśnie masz odpalać. Czyli tu udało się zsynchronizować. Dobrze. Drugie pytanie jest największy czy najlepszy koncert, jaki graliście? Jako Welesar oczywiście. I odpowiedź brzmi... Ja w ogóle nie rozpatruję koncertów pod kątem najlepszych lub największych. W ciągu tych 20 ostatnich lat trochę tych koncertów zagrałem i nie mam pojęcia, który z nich był najlepszy. Każdy z nich był na swój sposób istotny i po prostu, no koncert to koncert. Bez względu na to, czy będzie na nim 10 osób, czy 1000, trzeba zagrać go jak najlepiej i jak najlepiej wypaść. Skoro ktoś na ten koncert przyszedł, no to jesteśmy winni tym osobom. Będąc na scenie 20 lat, trafiało się różne koncerty i różne kapele, z którymi dzieliło się scenę. I faktycznie czasem zdarzało się tak, że jakiś zespół stwierdzał, że skoro przyszło tylko 20 osób, no to trzeba zwyczajnie odwalić chałturę i iść do domu. No bo po co się męczyć? No niestety, dla takich zespołów to ja nigdy nie będę miał szacunku, bo oni po prostu nie mają szacunku do fanów. O, to ciekawa kwestia jest poruszona. Ja też zawsze byłem zdania, że nieważne, jak przyjdzie 5 osób czy pół osoby, trzeba zagrać koncert życia. I dlatego macie mnie, bo jak jest 5 osób, to... A zdarzało nam się grać dla... No dawno temu, tak. Nawet dość często, że było więcej osób na scenie niż pod sceną. Mm-hmm. No ale graliśmy. A pamiętasz taki koncert kiedyś w Progresji? Chyba 3 osoby były, a na scenie było 5. I zagraliśmy koncert życia, chyba jeden z lepszych, jaki w tamtym okresie byliśmy w stanie zagrać. I na koniec się zepsuła wiąza. Całe szczęście, że nikt go nie pamięta, bo były tylko 3 osoby. No ciebie, Marcinku, nie było wtedy Wiem. Z nami. Jedną z tych osób był Fałziutek i na pewno pamięta. Bo jak ja bym był, to by było z 300 ponad. No wtedy tak jaką muzykę graliśmy, to nie jestem pewna. Dobra, następne pytanie. Najlepsza, najważniejsza płyta folkowa słowiańska to... Czyli chodzi o to, co poleciłby Marcin i cały Welesar widzom naszym. Aha, czyli to jest ten czas, kiedy trzeba się podlizywać. No więc oczywiście, że Slava Percivala. A tak na poważnie jest sporo płyt folkowych, niekoniecznie słowiańskich, które warto posłuchać, chociaż może nie tyle chodzi o poszczególne płyty, co raczej zespoły. Skald, Prima Nocta, Auli... Żywiołak, Jar, akustyczna płyta Łysej Góry. Ja myślę, że tak można bardzo długo wymieniać. Wszystko jest warte do posłuchania i myślę, że z wszystkim warto się zapoznać. No i to jednak trochę lepiej niż Merk Folk, bo przynajmniej padły jakieś nazwy, a właściwie no to chodzi, to pytanie z pretekstem, żeby polecić zespoły, no bo naszą misją troszeczkę
Jest. Oczywiście oprócz tego, żebyście nas oglądali i żeby było ciekawie, to żeby rozpropagować folk i folk metal, bo myślę, że mamy tych zespołów mnóstwo i są fajne i warto o nich mówić. Dobra, kolejne pytanie. Najważniejsze bóstwo, demon słowiański, który ma na was wpływ? No oczywiście, że Veles. Jak może być inaczej? Velesar, Veles, jedno z drugim się łączy. Więc tak, zdecydowanie Veles. No i bardzo dobrze. Chciałem, że tak, bóstwo tak. Słowiańskie Veles, ale... Czyli to taki słowiański black metal. Słowiańskie bóstwo, wesele. Pojawia się na weselach. Veles to był w tych takich... W takich mitach słowiańskich, gdzie Perun z Velesem budują świat, to był ten raczej zły. Ten brat, który... No, jakieś tam złośliwości wyczyniał, ale stworzył człowieka. Pamiętasz, z wiechcia słomę. Wszystko było, to było tak. Tam. W słowiańskim micie o stworzeniu świata. Kiedyś był taki projekt. Może do niego jakoś wrócimy. Może. Nie wiadomo. Dobra, kolejne pytanie. Co słowiańskiego ostatnio jedliście? Tu po merch folku zacząłem doprecyzowywać, że po prostu jaką potrawę byście polecili naszym widzom, zwłaszcza tym z zagranicy. No i to jest trudne pytanie. Powiem tak, no ja jestem typowym mięsożercą i generalnie fanem pieczystego, więc taki świniak pieczony nad ogniskiem to jest coś, co mogę zdecydowanie polecić. No i w sumie nie wiem, czy to jest słowiańskie, ale co tam. Z innych rzeczy to na przykład różne polewki lub podpłomyki. Natomiast nie jestem fanem kaszy, co zresztą niezbyt podoba się mojej żonie, ale to już trudno. Aha, no i oczywiście wszelkiego rodzaju sery. Parafrazując moją babcię, sery to mogę i bez chleba jeść. A to koniec był dźwięk bitwy. Zakończenia naszej bitwy. Ja myślałam, że się coś nagrało. A ja myślałem, że Veselarowi kasza doszła. No. Velesarowi, kurczę, już zacząłem się poważnie. No właśnie, bo to trzeba uważać, potem się wkręci tak. Już się nie. Czyli co, bitwa, tak? Tak, bitwa. A dobra, się to jeszcze dwa pytania i tak, wrócimy i do bitwy. Przejdziemy do bitwy. Dobra, ulubiony utwór Percivala. No jasne, że Satanizmus. No dobra, może to nie jest Percival, a Percival Schuttenbach, ale zdecydowanie jednak Satanizmus. To chyba po naszych wspólnych koncertach, których jednak trochę tam było w swoim czasie. No tak, bo to była taka tradycja, że zawsze na koniec trasy, jako ostatni utwór, gramy Satanizmusa i zapraszamy wszystkie zespoły, które z nami grały, do wspólnego wykonania. I to było fajne, ciekawe, takie spontaniczne. Mhm. No. Tak, zwłaszcza najbardziej przyjemne zawsze było, kiedy wokaliści chcieli zaśpiewać i było troszeczkę za głośno i wasze uszy eksplodowały zawsze. Tak, to zawsze był też taki element. Tak. Element niewiadomego, co się wydarzy. I tylko siłek. W którym uchu będzie głośno, tak, że się ogłuchnie na chwilę. No i ostatnie pytanie. To właściwie nie pytanie. Tylko odpowiedź. Nie, to ja teraz. Ja. Przekonajcie widzów naszego kanału, czyli was, do muzyki waszego zespołu, czyli Velesara. Wesele. Jednym zdaniem. Więc tak. Zapraszam na naszego Facebooka i kanał YouTube, gdzie można znaleźć kawałki z płyty Dziwadła, a już wkrótce z nadchodzącego albumu Szczodre Gody. Albo się przekonacie, albo nie, ale jeśli nie spróbujecie, to się nie dowiecie. I tyle. Oj, to lubię, to było kiedyś nasze też motto, nie? Mhm. Możecie lubić, albo nie. Nie też, że muzyków nam kradną, to jeszcze motto. To jeszcze grają na naszych trasach. Ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest prawdziwa polska scena folk metalowa i to lubię właśnie. Tego mi zawsze... No tak, takie coś chciałem zawsze w takim czymś uczestniczyć po prostu. No i chciałem, to mam. Dobra, więc, czekajcie. Veselar, płyta Szczodre Gody zbliżająca się oraz płyta, która już była... Dziwadła. Sprawdzajcie, czeknijcie to. Naszym gościem był Marcin Velesar Wieczorek. A teraz wracamy do bitwy. Jeszcze to był Polan, to było ostatnie. Team Karol, Power of Love. To teraz już jest Team Karol. Tak, Garnet to się wycofała, więc... And to wszystko, co wygrało, gdzie jest... O, jest, widzę, bitwa. No właśnie. Tu mamy, uwaga. Podsumowanie? Jest, to chyba to. Bands.
O nie, i Power of Love przegrał. I co teraz? Czyli jednak Madonna. Mhm. Wow. Możesz, kurczę. No i dobrze. Czyli jednak może ktoś zamówi to Power of Love kiedyś. Chciałem usłyszeć, jak Kasia to śpiewa, no. Mit der Portfel. No dobra, to czas na kolejną piosenkę. Tym razem będzie to serbska piosenka. Oczywiście miałam mówić o tych utworach i wszystko się zawsze... Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu na pierdoły, więc po prostu lecimy. Serbska piosenka. Ajde Jano. Można i muszę się sprawdzić, bać. Tylko dla kogo. Dla VHS. Dobra. Dobrze, czyli teraz Ajde Jano dla Rafała S.
Kasiu, a na jakich fletach grasz? Właśnie, właśnie to miałam powiedzieć. Siedziałam tutaj przed chwilą i się zastanawiałam, co ja chciałam powiedzieć. Właśnie to, że flety te, ten między innymi i ten, na których dzisiaj grałam, pochodzą z kolekcji Aleksandra Karawajewa i można sobie takie zamówić u niego. Pięknie brzmią, polecam, naprawdę testuję już dłuższy czas i są naprawdę wspaniałe. Także polecam. To jest oficjalna strona. Robi różnego rodzaju tak. Flażolety w różnych rozmiarach, we wszystkich tonacjach, także... Jak chcecie posłuchać naprawdę kogoś, kto wymiata, to idźcie do niego. Tak, tam są przykłady. Może kiedyś się znajdzie tam jeden też filmik nasz, bo ja zagraliśmy jeden filmik z użyciem tych fletów specjalnie dla niego, ale oczywiście jeszcze nie doszliśmy do tego w naszej kolejce utworów do zrobienia. Ale już niedługo. Ale będzie. Rafał S. 10 zł. Dziękuję. Najpiękniejsza aranżacja Aidejano. To jest ogromny komplement, bo tych aranżacji jest mnóstwo i naprawdę są fajne. Ja osobiście bardzo lubię Dikandy. No. Kasia jak zwykle przyjęła komplement, spłynęło po niej jak po kaczce. Jak po kaśce. Nie po kaśce. Kasia po prostu się wstydzi i tak to okazuje. Dziwnie wiem, ciężko się przyzwyczaić, ale niestety, no co zrobić. Każdy wstydzi się w inny sposób. Jakby powiedziała, o dziękuję, to znaczy, że nie dziękuję. To chyba byśmy nie grali. Jakbym tak powiedziała, to chyba, nie no przecież mówię tak czasami. Do kogoś, kogo znasz 20 lat. Nie wiem właśnie, czy słyszałem, jak dziękujesz za komplement. No i na żywo jak spotykam ludzi, jak to Kasi zawsze dziękuję. Jak Kasi się mówi dziękuję. Komplement, to on to od razu spina i ona potem w ogóle nie mówi przez jakąś dłuższą chwilę. I ja to rozumiem, bo to nie jest łatwe. Ja na przykład się uczyłem specjalnie, żeby dziękować za komplementy, bo też mnie spinały i to w ogóle, teraz się wam zwierzę, normalnie u psychologa się tego uczyłem. Bo byłem tak zamknięty, że nie byłem w stanie. A ja dostaję tyle komplementów, że to olewam. A Marcin jeszcze po prostu nie dorobił się na kryptowalutach, na psychologa. Ale już niedługo. Ale już niedługo wykupi wszystkich. Tak, wykupię wszystkich. Nikt nie będzie ten. Dobra, jeszcze jest bardzo ważna sprawa, czyli konkurs. Mamy konkurs. Kasia, opowiem wam, ale konkurs jest super. A, bardzo konkurs, fajny. Dobra, czekaj. Bardzo fajny konkurs. Ja sobie zapisałam na kartce, nie wzięłam tutaj. Mogę skoczyć na chwilę? Tak. To ty zagaduj. Tak, ja zagaduję, a Kasia idzie po kartkę, żeby wam pokazać, żeby wam powiedzieć o konkursie, a pokazać wam, to ma to pod spodem, pod stołem. Zaraz wam pokażę. Jak ktoś mówi Kasi komplement, to Kasia się zastanawia, o co mu chodzi. Nie, ja myślę, że po prostu Kasia jest, no nie, ja wiem. Dobra, nie ma co teraz tego roztrząsać. W każdym razie Kasia jest bardzo wdzięczna za komponenty i nie obrażajcie się, że reakcja jest nie taka, jakiej moglibyście spodziewać. Ale bardzo a wam dziękuję. To nie był komplement w moją Czemu stronę, ja to był komplement, że fajna aranżacja, czyli... Czyli w moją, bo ja zaraz. No. Widzicie, ja też sobie nie radzę z komplementami. Gadam od pół godziny o Kasi, bo żeby nie powiedzieć, że dziękuję bardzo. Nie no, żartuję. Dobrze, więc jest konkurs, wspaniały konkurs. Do wygrania są grafiki zrobione oczywiście autorstwa pani Katarzyny, naszej pani Katarzyny Chatbot. Pani Katarzyno Chatbocie. Zaraz je pokażemy, bo są wspaniałe, po prostu pani, są przecudowne. Pani zbanować tego pana? I teraz... Konkurs jest oczywiście na Facebooku ogłoszony, jest post i tam pod tym postem trzeba umieszczać odpowiedzi na pytania. A pytanie brzmi, jaki jest twój ulubiony utwór z reakcji pogańskiej i dlaczego? I co tam jeszcze? Zgłoszenia do 12 maja 2021 do 15. I wyniki ogłosimy na następnym streamie. Regulamin oczywiście też tego konkursu macie na FB. A teraz pokażę, jakie są grafiki. Trzy grafiki są do wygrania. Pani Katarzyny Czadobotównej. I teraz pokażę to, bo jest naprawdę o co zawalczyć. Tak, tak, walczcie ostro. Czekaj. O, nie widać, kurczę. Wyraźnie. To jest nasz reakcyjny orzeł, który trzyma w szponach
Tylko bliżej siebie. O, trzyma w szponach. To jest coś nieduże, ciężko pokazać. Opresyjną rybę. W całości. Takie grafiki, to nie jest złoto prawdziwe, Kasia mi kazała powiedzieć, że to nie jest złoto prawdziwe, tylko jak to się nazywa? Tylko 24-karatowe takie słabsze. Takie... Czyli szlag metal. Szlag metal. Szlag metal właśnie, zawsze zapominam. A to jest w ogóle nieistotne, położenie tego... W każdym razie to ręcznie mega, trzeba było zrobić. Mega, no wszystko, znaczy... Znaczy no, w sensie jakby to każdy... był zrobiony ręcznie, ale potem był wydrukowany, tak. A to było ręcznie na każdym rysunku osobno zaimplementowane to złoto, czyli ten szlag metal. Czyli takie coś jest do wygrania? Jest niesamowicie szczegółowy ten rysunek. No tak, pokaż go dalej od kamery. Zobaczcie, jaki jest szczegółowy. Jest tyle szczegółów, że przybliż tam i pokaż szczegóły. Pokazać, nie no, oh my god. Ale tam bliżej tego, pokaż tam, gdzie masz rebek normalnie. Ale pokaż szczegół, bo machasz szczegół, tym, a szczegół. Szczegół? No który kolor? Trochę cofnij. Jeszcze. O. Idealnie, no. Szczegół. Każde piórko, każde... Wszystko jest tam. Każdy wąs, każde piórko, każda kropka. Nawet to biała kartka jest zrobiona ręcznie. No to tak, przez Kasię. Paweł, Kasiu, możesz nie trząść? No nie mogę właśnie. Ciężko to pokazać, bo to jest duże. Duże, a trzy to dlatego jest... Dlatego musimy się tego pozbyć, bo nam zajmuje miejsce. Tak, i to jest specjalny art print. Jest tylko 5 sztuk na świecie takich. I nie będzie więcej. Takich na pewno nie. Ręcznie wszystko było robione, znaczy nie ręcznie drukowała Kasia Chatbot, Katarzyna Chatbotówna, ale pilnowała, żeby te wydruki były jakościowo dobre i to w ogóle długo trwało, wszystko skomplikowana procedura, więc to są naprawdę super art printy z ręcznie dodanym słońcem i one są, powinny być przynajmniej podpisane i ponumerowane, tak? Są? Czekaj, sprawdzę. Także jest to niesamowita kolekcjonerska sprawa. Nie są. Na dole powiem. Tak, z tyłu jest data i jest podpis Katarzyny. Jaki ładny podpis, o kurczę. No. No i to się nazywa podpis, a nie te bazgroły, co ja zawsze robię. I Mikołaj, jak już podpiszę 10 razy, to potem bazgroły. No. Ja też robię bazgroły. Bo pierwszy jest całkiem spoko, a potem... Potem się męczę. A potem w żadnym banku już by ci pieniędzy z swojego konta nie wydali. Panie Mikołaju, ale proszę taki podpis. Dlatego Kasia Chatbotówna robi tylko kilka sztuk, żeby nie musieć podpisywać w dużej ilości. I w sumie nie wiem, czy się nie przerzucimy. Na przykład będziemy robić płyty tylko 10 egzemplarzy. Tak. Dobra, nie słuchajcie mnie. Ścianę. Nie słuchajcie mnie, moje pomysły są bardzo nieopłacalne. Kto będzie oceniać zgłoszenie konkursowe? No myślę, że my wszyscy, czyli ja, Mikołaj, może Marcin, na pewno Kasia. Ja będę. Marcin będzie, o. Ja będę. No dobra, no to niech będzie, że Marcin będzie oceniał. Czyli wiecie, ja będę oceniał wasze wypociny na temat, która piosenka jest najlepsza, tak? Tak. Która i dlaczego? Z reakcji pogańskiej. I dlaczego? Pogańskiej. To jest ważne, dlaczego. No, to ja to pooceniam. Od razu wam powiem, nie powiem, który, ale jeden utwór chciał Marcin wykluczyć, ale mu nie dałem. Czyli nie piszcie o nim, bo odpadniecie. A Jaś Waltrowski napisał, no myślę, że już wygrałem. Pewny siebie. Marcin zapamiętał twoje nazwisko, czy tam nick. No dobra, i co tam jeszcze zostało nam? Tak jak pośpieszałeś i skończyło. Nie. Przecież ten milion, jeszcze jedną piosenkę macie. Jeszcze do mamy jedną piosenkę, mamy jeszcze o Sławach 3, bo o Sławach 3 jeszcze Sława nie 3. powiedziałeś. Przypominamy, że w sklepie jest dostępna trójpak Sław z wersji cyfrowej. W wersji cyfrowej, tak? W wersji, ale takiej cyfrowej, że można pobrać, nie streamingowej, tylko realnie do pobrania w pliki MP3 i FLAC. Na komputer. Takie wiecie, do Winampa możecie wrzucić. Tak, więc jeszcze o Sławie 3 parę ciekawostek, które na przykład udało ci się przypomnieć. Właśnie o Sławie 3 nie mam żadnej. Naprawdę? Ja swoje wyczerpałem, no. To nic nie pamiętasz, przecież to było akurat najbliżej nas. Ja mam jak Doris, no, mam pamięć, bo też już nie jestem taki młody, więc wiesz jak to, ludzie starsi
co było przed chwilą, nie pamiętają, a przypominają się, co było 600 lat temu. Nie? Mm-hmm. Ja pamiętam, jak żeśmy z młodym Adasiem Mickiewiczem rzucali kamieniami w okna słowackich. A ty, Kasiu, coś masz? No ja mam parę rzeczy, które zapamiętałam po prostu. Nie są takie super, może ciekawostki, nie wiem. Pierwsza rzecz to jest taka, że korzystaliśmy, jeśli chodzi o te pieśni, skąd w ogóle je braliśmy, to głównie korzystaliśmy, oczywiście tam znaliśmy, mamy też znajomych, którzy nam podsuwali różne rzeczy i tak dalej, ale też naszym źródłem były właśnie muzyka źródeł, czyli taka seria płyt wydana przez Radio Polskę. Tak, i tam były nagrane... Fajna seria zresztą. Tak, tak. Z każdego regionu jakby Polski i były nagrane, jakby zaśpiewane przez miejscowe osoby. Te utwory, na przykład Stworzona je koza, czy Oj Lulaj, to były stamtąd i ta pani, taka babuleńka, która tam zaśpiewała, naprawdę pięknie to zaśpiewała, tak z takim klimatem, że naprawdę cudownie. To jest coś wartego posłuchania. Druga rzecz to jest taka, że chyba ta płyta faktycznie najlepiej nam wyszła pod takim względem, że mieliśmy największe doświadczenie. Wiedzieliśmy już, co robić. Nie, wiedzieliśmy, jak zrobić, żeby to lepiej, sprawniej poszło i żeby jakby z tych utworów taką esencję wyciągnąć. Więc tutaj jakby to było... No poza tym no taki też najprężniejszy skład, można powiedzieć. W końcu no tak, bębny tak. Nie były na przykład no tak, wklepywane z sampli albo nagrywane przez dyletantów. Czyli nas. Tylko normalnie zajął się ten profesjonalny perkusista, który przy łoju, jak się patrzy, więc to od razu czyli słychać. Pan perkusik. I uwaga. Zapraszamy do obejrzenia. A no właśnie. Mamy cały odcinek o tym. O Sławie 3? Możemy użyć albo plastikowe. Tak? Zobaczymy, jak to będzie pod mikrofonem działczyć, który lepszy. Tak, a to ci Mikołaj, więc ja o tym powiem niż ja. Znaczy Mikołaj zna historię tego instrumentu, jego przeznaczenie i tak dalej. Jak go wykorzystać dobrze, żeby było pięknie. Dobra, już wie, co mam mówić, tylko się odciąłem. Nazywam się Michał Lange i na płycie zespołu Percival pod tytułem Sława 3 pieśni Słowian Zachodnich grałem na bębnach i różnego rodzaju przeszkadzajkach. Było wspaniale! Werbel? Wszystko przebiegało wspaniale, bardzo sprawnie. Dostałem piosenki na maila, nauczyłem się ich, dzień wcześniej zrobiliśmy próbę. Potem spędziliśmy 2 albo 3 dni w studiu, nagraliśmy wszystko najlepiej na świecie i pykło. Do tych utworów rebek bardzo się znajduje. Samo jego brzmienie idealnie pasuje. Właśnie jest takie skrzypiące, ostre, takie fajne. Ale czasami, żeby to coś jakoś może złagodzić i generalnie nie przeładować. No właśnie, o tym zaraz powiem. Ze studia to z Makiem mamy też. Ale akurat się zawiesił, tego nie pilnuj. Nagrywaliśmy razem. Praca z profesjonalistami jest najlepsza, a zespół Percival właśnie jest... Nie pójdzie. Zespół Percival jest niezwykle profesjonalnym zespołem. Praca z nimi jest całą przyjemnością. Mile wspominam ten czas, było cudownie. Wszystkiego najlepszego. Oprócz tego, że trochę nierówno. Ale za to nieczysto. Ale nie, czekajcie, nie tak. Po prostu, jak to było? Jesteśmy niezależni. Niezależni od tonacji. Ja bym niezależnie. Może za to nieczysto. Poczekaj, zaraz ci powiem wszystko. Już się tak nie dziwić. Te dźwięki... Niepotrzebnie. Nie wiem, tak jakby były lekko za nisko. Tak. Gdyby były lekko wyżej nawet, byłoby lepiej, bo tam tylko jest przez moment ta tonacja molowa, a całość jest durowa. I tutaj przez cały numer, przez cały ten tag był taki pogrzeb, nie?
Tak to wyglądało. No i właśnie teraz jak wytłumaczenie tej sytuacji, bo my nagrywaliśmy oczywiście każdy instrument osobno do metronomu i potem najpierw bębny, potem do bębnów resztę, ale z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem była stworzona jakoza. A faktyko. Ponieważ tego utworu nie dało się zagrać do metronomu, no jest za bardzo taki... No tam trzeba tak wyczekać i w ogóle. Tak, więc to nagrywaliśmy razem, odpowiednio oddzieleni oczywiście, tylko że nagraliśmy w ten sposób instrumenty, a potem do tego trzeba było wokale zaśpiewać. A ponieważ nie było jakby nabicia, czyli metronomu, no musieliśmy się tak wstrzelić. Co było trudne czasami, ale było z tym trochę zabawy, ale udało się. Tam do tego utworu też nagrałam fortepian, co było bardzo fajne. Ja uwielbiam nagrywać fortepian. I powiem ci, że właśnie jak robiąc flaki, no, nie tą potrawę, tylko flaki ze Sławy 3 robiąc, no, to akurat puściłem sobie kozę i tak słucham, kurde, jakie to fajne, bo musimy mieć fortepian. Słuchajcie, następna zrzuta na fortepian dla Kasi. Tak, bo ja mi się w ogóle marzy taka płyta, żebyśmy nagrali, wiesz, ty na jakieś tam buzuki i coś tam, a ja na fortepianie i śpiewamy, możemy razem albo coś. Taka płyta mi się marzy, kiedyś może. I to nie będzie ta moja pierwsza słowa. Albo na jazzowej gitarze. W sensie nie, że jazz będę grał, tylko na takiej, jak to się nazywa, semi-body, hollow-body, czy coś tam takiego. Taka, że półpudło z przystawkami. Mm-hmm. Z takim ciepłym, miękkim brzmieniem. To jeszcze brzmieniem. Do tego etapu dojdziemy. I jeszcze jedną rzecz zapamiętam. I zagramy na tych instrumentach black metal, taki rasowy. Dobra. I jeszcze jedną rzecz zapamiętałam z nagrywania tej płyty. Oprócz tego, że było fajnie z dziewczynami w ogóle zaśpiewać, bo czyli z Ewą Piturą. To ja pokażę. Żabójcą. Tak? Żabójcą. I z Kasią, naszą... Jakby to powiedzieć? No z Kasią Masior. No. Naszą Kasią Masior po takim prostu. Przyjacielem domu. Przeszła tak, od małej fanki, bo jak pierwszy raz się poznaliśmy, to ona była jeszcze jakaś, nie wiem, w zuchach była. No, z 14 zuchami. Lat miała może. Tak, na Wolin przyjechała. Do pani, która teraz prowadzi i bije wszystkich w knajpie. Tak, do poważnej pani menadżer. Tak. Tak. Fajnie to obserwować w ogóle. Dobra, to ja pokażę też fragmencik jeszcze. Dobra, pamiętajcie, dobra. Że możecie to wszystko obejrzeć w naszym odcinku Nie kręć tego. Paweł J. Katarzyno, ale dobry fortepian kosztuje jakieś 300 tysięcy. Wierzymy w was. No właśnie. No, pamiętajcie, że YouTube, problem? Pamiętajcie, że podatki YouTube zabiera jakieś 40%, więc musicie zrobić górkę. No co? Musicie tam, wiecie, górkę narzucić, nie? No. I pamiętajcie, że procentów nie liczy się na zasadzie, że na przykład jak jest 300, to jak 40% to tyle. Nie, nie, bo oni zbieram 40% od tej górki jeszcze, czyli musicie zrobić więcej, więcej, więcej. No. Zrzućcie bańkę, to się dogadamy. Dobra, uwaga. No. Cześć, nazywam się Ewa i w Percivalu nagrywałam wokale do Sławy 3 pieśni Słowian Zachodnich. Na co mi je na co? Na co mi je na co ta łabarska szata? Kot nie ma frajera, jak drogie dziewczata. Kot nie ma frajera, jak drogie dziewczata. Teraz tak, że słyszę, że nie mogę was wcisnąć bardziej, bo już te głosy są zmęczone. Nagrajmy dół i wtedy posłuchamy też w całości, bo generalnie tutaj też ten klimat robi, jak są dwa głosy razem, nie? Tylko ten w takim razie, ten nagrany wokal, byś musiał nam troszkę tak, no tak dosyć nawet bardzo w tle. Bo mój lubi frajer na dalekie ceste, bo mój lubi frajer na dalekie ceste. Tak, to jest ta nasza słynna Kasia Masior, zresztą znacie ją, bo przecież w teledyskach do Sławy też to się da. Co mi utkwiło w pamięci? Dobra. Słuchajcie, podczas nagrywania płyty naprawdę wyplułyśmy płuca. Marek mówił, że cały czas za słabo, że dziewczyny, możecie dać radę jeszcze mocniej to zaśpiewać. I kurczę, myślałam, że już tam wyzione ducha, ale nie, dałyśmy radę, jest moc. Jest spoko, jest dobrze. Ale jeszcze może jesteśmy w stanie troszeczkę przykręcić, nie? Wyostrzyć. Musiałyśmy dać sobie bardzo dużo energii i to było męczące, ale myślę, że rezultaty będą wspaniałe i sama też nie mogę się doczekać, kiedy już będę mogła posłuchać tego całego albumu. A album już jest dostępny. Już jest. Już dawno. I możecie go pobrać w flakach i mp3-kach właśnie od dzisiaj z naszego sklepu w nieustającej promocji. Tak. I nie wiem, czy Kasia Czodło wrzuciła wam linka już do tego, to ja weźmie czego dorzucę. Czyli możecie sobie obejrzeć.
A wrzuciła, wrzuciła. Wrzuciła? Nawet dwa razy. Świetnie. No i w ten sposób... Dziwo, ty w ogóle no. To... Nie, a, bo coś nie ten. Tak, nie, ja do niego mówię tylko. A, bo zabiła dokładnie, żabę. Dokładnie, zabiła żabę na żywo. Dlatego tak. Ewa ma ksywę żabójca. Znajdź koncert z White Hand Live Mini z Wrocławia i tam masz nawet stempel z czasem, kiedy żaba została zabita. A faktycznie, ja zupełnie o tym zapomniałem, ale wirtualne gęśle wygrała Sława 3. A. Także wiecie. A no tak. A to chwila. Dobra, to także utytłany album. Tak. No, dawaj, cisnąć tam. Cisnąć. Tak się po prostu jakoś tak sobie wróciłam wspomnieniami do tego albumu i naprawdę to był fajny czas. Naprawdę fajne nagranie, fajnie było. To jest jak smętnie to powiedziałeś, jakby nie wiem. No nie wiem, jakoś mi się zatęskniło za studiem, takim wiesz, że jedziemy na cały tydzień i tam jeszcze, jest, żyjemy tym po prostu. Kiedyś muszę coś tam nagrać, no. Ej, spokojnie. Ja... Tak jakbyśmy pieniądze mieli na to. Ja mam dobry plan. Dobrze, Dogge Marcinku, ty masz dobry plan, dobrze. Dogge to the moon. Tylko tutaj... Ale fakt, że tam się zawsze bardzo fajnie nagrywało. I nagraliśmy tam całkiem sporo płyt. Czyli było tak. Sławę 3, Sławę 2, Dzikie Pola. Ło, Dzikie Pola też się fajnie nagrywało, nie? Mhm. Mniejsze zło to w ogóle była pamiętne nagrywanie. To było. Było tam dużo rzeczy, których opowiadać tutaj nie sposób. Z różnych powodów. Paweł właśnie się pyta, jaki kolor miał być tego fortepianu, Kasiu? To się na razie nie zastanawiajcie nad tym. Ja sobie wybiorę, a wy po prostu prześlijcie pieniądze. Także spokojnie wszystko. Jeszcze pomyślę. A jakaś firma? Wiesz, nie, tak to się nie znam. Żeby grał. Grał, żeby fajnie wyglądał. Stenway, czy coś. Żeby miała miejsce w ogóle. Właśnie, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że żeby taki fortepian trzymać, trzeba mieć na niego miejsce, więc jakiś czyli dom by się przydał. Kolejne 300 tysięcy. Dom? Najlepiej z basenem. I żeby ten fortepian pływał w basenie. To... No, także tam... No chyba, że Paweł J. masz jakiś na, w kolorze, to nieważny kolor jest. Jak masz, to... Jak masz, to bierzemy, co jest. Tak. Może być różowy. Wszystko jedno, żeby fajnie grał. A w ogóle Luke Skywalker, że Marcin ma plan wygrać w Totka, to w ogóle jakieś lata 90. myślenie. Totek, panie. Są łatwiejsze sposoby na zarobienie szybkich pieniędzy. I bardziej pewniejsze niż Totolotek. Co nie, Randomir? No właśnie, czy Randomir jest z nami, bo jeszcze piosenka jest dla niego. Ostatnia. Tak. Pierwsza była dla niego i ostatnia też jest dla niego. Dobra, ale żebyśmy podsumowali, tak, zapowiedzieliśmy koncert 26? Tak, zapowiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o tym, że jest w sprzedaży od dzisiaj album Sława 3 plus 2 bonusy, albo Sława 3 i Sława 2 plus 1 bonus. Tak. Zapowiedzieliśmy. Był gość Welesar. Welesar zwany Weselarem. Był. Zapraszamy na jego strony, zapraszamy do odsłuchania materiału i będzie uczestniczył w naszej zabawie, która nazywa się Collab Band Battle. Collab Band Battle. Pomyliłem kolejność. CBB, dobra. Była bitwa, wygrała Madonna, pomimo, że chciałem, żeby wygrała Jennifer Rush. A to dobrze, bo ja akurat wolałam ten utwór, żeby zaśpiewać, bo tamten jest taki smęt, że... Powiem ci, że w La Isla Bonita jest solo na gitarze takie no. A la flamenco, to mógłbym pyknąć, nie? Tylko na czym? Na gitarze. A la flamingo. Jestem gitarzystą. W końcu na gitarze pogram na tych streamach. Ale nie obiecuję, bo nie wiem, jaka jest skala trudności. Paką de Lucią nie jestem. Dobra. Co, mamy już wszystko? Chyba wychodzi na to, że tak, że dzisiaj już opowiedzieliśmy o wszystkim. Patroni byli. Ja dzisiaj wchodzę na Discorda i szukam, wiesz, tam w zakładki patron, nie? I tak, i szukam, nie ma. Zmienili się na patronów i... I nie mogłem dzisiaj w ogóle znaleźć.
Dobrze, to co? Właśnie, właśnie co? Dlaczego tytuł taki jeszcze? A placuszki, no bo tak jak powiedzieliśmy... Co tydzień umieszczamy te najfajniejsze tytuły, co były w konkursie. Zresztą ja myślę, tym, że wszystkie wygrał, wykorzystamy. Kto jakie... właściwie wygrał? A, Slavtok wygrał. No, Slavtok. No właśnie. Ja myślę, że wszystkie wykorzystamy po prostu. Nie wiem, czemu akurat placuszki i smyczuszki. Bo często pojawia się, że ja jem placki, bo robię sobie placki z kaszy. Właśnie, Marcin Welesar, nie lubisz kaszy, a ja wręcz przeciwnie. Czyli taka jest różnica. Nie mam innego wyjścia, muszę jeść kaszę. Persiwalem, a no właśnie, musiałem polubić, bo nic innego nie mogę jeść. Więc taka jest różnica pomiędzy persiwalem a weselarem. Że... Tu się lubi kaszę, tam się nie lubi kaszę. Tak. No kasza jest spoko. Bo mięso jest naszą częścią wspólną, jeśli chodzi o lubienie. Czyli co nas różni? Kasza. Marcin sprzeda nerki wszystkich zespołów. No nie wiem, czy moje by poszły za jakąś sensowną sumę. Za piątkę by wypuścił. No ale co to jest piątka? No to... Na sportywę nie starczy. No nie wiem, Case'a lepiej sprzedać. Ale przy tym, co się dzieje na rynku, to wiesz, to jest no, miesiąc... No Case'a teraz nikt nie kupi, wiem. A nerkę. To na koncertach ja jem świniaka, Mikołaj kaszę, dogadamy się. Ale nie, to tak nie działa. Świniaka mogę, nie mogę jeść... Z kaszą. Nie mogę jeść glutenu, no. I dlatego wiesz, dla nas placki jest z kaszy muszę obczaić, tak? Kasio, cebulo. Z kaszy białej... I z cebulo. Z kaszy białej, niepalonej i super wychodzą placuszki. Naprawdę, mega. Polecam bardzo. Super przepis to jest. W ogóle też chleb piekę, znaczy piekę. No, wspólnie z ojcem. A placki robię sam. Zobaczycie później, jakie będą clickbaity z tych tytułów. Tam to jest super. Jazda. No i kasza ze świniakiem jest okej, okay. Nie jest może za bardzo wege, ale bardzo dobra. Jak to przecież, co je świnia? Wszystko. Nieważne co dalej, ważne, że je wszystko. To takie, wiecie, jakbyście się chcieli pozbyć. I ponieważ nie było dzisiaj pytania, ale to w sumie jak jesteśmy przy jedzeniu, to odpowiem. Ja dzisiaj jadłem kaszę gryczaną z kiełbasą, czyli kaszę ze świnią jadłem, no. Jakby nie patrzeć. Ale z sałatką z warzyw różnych, wszelakich. A ty jadłaś co, Kasiu? Ja dzisiaj miałam makaron z brokułami, z szynką i pieczarkami w jakimś tam sosie. Jak słyszę brokuły, to zawsze mi się przypomina jeden odcinek Psa Chojraka, jak brokuły z innej planety atakowały. Super. A ty, Marcin, co jadłeś? Kawa. Kawę. Marcin tradycyjnie kawę. Tak. Tradycyjna wiecie, masa, kuchnia marcińska. Tak. Kawa na masę. No. Nie, jak zwykle jakiś shit zamówiony na szybko, bo przecież nigdy nie ma czasu, żeby cokolwiek zrobić, nie? A, bo Małgorzata na nocce to nie ma kto zapytać. No to wyręczyłem Małgorzatę. Jakby co, to powiedzcie jej. Chociaż czekaj, sama sobie obejrzę. Pozdrawiamy Małgorzatę. Jak będziesz drugi raz oglądać, to właśnie cię pozdrawiamy. Tak, sami sobie odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. I pijemy twoją herbatę. Ale już się kończy. Chyba ten wysyłka więcej kosztuje niż ta herbata. No właśnie, żartuję już. Znaczy nie, no jak chcesz to przyślij, ale no sama wiesz. Dobrze, ja tu mam, że piosenka i zakończenie. Dobra, piosenka. Czyli teraz Klik Wiosna. To jest taka wiosenna piosenka. Klikbajt Wiosna. Klikbajt Wiosna. Wiosenna piosenka z Rosji. To taka akurat na czasie, bo wiosny mamy. Coś tak nie przychodzi, tak się tak, nie spieszy. Przywołamy więc trochę. Może... Właśnie nie powiedzieliśmy najważniejszej ciekawostki, że my żeśmy pieśni wiosenne nagrywali w zimie i wiosna, i właśnie zimy nie było w ogóle wtedy. Przysławie 2. Przysławie 2. No, było tak faktycznie. No. A teraz mieliśmy zrobić koncert pieśni wiosennych. I nie zrobiliśmy. Tak. I masz wytłumaczenie, czemu jeszcze nie ma wiosny. No teraz zaśpiewamy i będzie wiosna. O. Tylko poczekaj. Czyli teraz piosenka dla Randomira, Klik Wiosna.
Ktoś nie chce, żebym śpiewał. No tak, bo faktycznie tych pieśni nie śpiewali mężczyźni, więc, ale myślę, że po pierwsze jest ciemno, nikt już nie widzi, kto to śpiewa. Więc wiosna się nie obrazi. No. Mamy XXI wiek. Niestety. Wszyscy po równo mogą śpiewać. Nie, właśnie nie. Ale to... Ale wiecie, spoko przejmę i nie będę śpiewał. Po prostu brakowało nam wokalu żeńskiego jednego. No Mikołaj musiał się... Żeńścić. Dobra, to co? Kończymy to i idziemy do domu. Jak chcecie, żebym śpiewał, to kończymy streama. To co? Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w niedzielę, tak, gdzie niedzielę... będziemy grać w Halo coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Mamy tak, zapisane, tak bo spokojnie. Dostaliśmy pieniądze na to od kogo? Właśnie nie wiem, czy to nie był Paweł J? Właśnie nie pamiętam. Nie pamiętamy. Chyba tak. No i pamiętajcie, widzimy się na Reakcji Pogańskiej akustycznie 15 maja. 8 maja Kasia wyśle linki. 26 maja będzie koncert Pieśni Zapomnianych z Perły Żeliszowa transmitowany. A w naszym sklepie jest cały trójpak Sław, które możecie już dzisiaj pobrać sobie w wersji MP3 i FLAC. No i gościem programu był Welesar, zwany Weselarem, wspaniały polski zespół folk metalowy, a właściwie projekt Marcina Welesara Wieczorka, czyli Marcina Weselara Wieczorka. Dziękuję. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Sprawdźcie strony, sprawdźcie klipy i oczekujcie, że będzie uczestniczył w Collab Band Battle, czyli będzie w ankiecie i będziecie mogli wybrać, czy z nim, czy z Merchwolkiem mamy wspólnie zrobić jakiś utwór. Dziękuję. To wszystko. Oglądajcie na YouTubie i w internetach jesteśmy też. I kasza nie, mięso tak. Dobra. O, jest hashtag, Mikołaj może śpiewać. Śpiewać każdy może, nawet Mikołaj. Ten komentarz mi się podoba. Mikołaj, nie słuchaj go, jesteś bardzo dzielny, czyli co to znaczy? To się mówi tym dzieciom, co im nie wychodzi. Nie słuchaj ich, jesteś bardzo dzielny, lub tak dalej. No, powiem wam, że nie podbudowujecie mnie, jeżeli chodzi o kolejne piosenki. Trudno, ale to musisz mi być na złość w takim wypadku. No, ale Mikołaj nie jest złośliwy przecież. Ale będzie. Tak, to w niedzielę gramy w tego Halo. Halo? Halo. W Halo. Next Wednesday, Slav Talk English. Yes. So we answer on your all questions, but only in English.
I will be singing in English. Yeah. Tak zrobię. A będzie coś po Englishu? Ojejku, chyba poddałem jakąś myśl Kasi. Kasi się włączyło myślenie i teraz naprawdę będę musiał śpiewać po angielsku. Sam zgotowałeś sobie ten los, więc... A teraz na poważnie z tym fortepianem, gdybym miał jakiś do remontu, to no jasne, bierzemy każdy. Jak do remontu? Nie wiem, nieważne, fortepian to fortepian. A gdzie go będziesz trzymał, Mikołaj? No to jest trochę problem. No w tym... jak tu wstanie fortepian, to już nic nie będzie. W tych dwóch dobudowanych piętach w bloku przecież, co sobie za donaty zbudował. A no tak. Bo jak jest do remontu, to może kosztować więcej niż kupienie nowego, nie? Dobra, nie rozkminiajmy tego teraz. Wyślij zdjęcia i pokaż, że rosło. I powiedz jak ten. Festivalmapa.festival.pl. Możesz wysyłać, będziemy sprawdzać, co masz. W które halo będziecie grać? No właśnie tutaj jest taka rzecz, że mamy to zapisane, ale zupełnie nie pamiętamy. Tak. Także w niedzielę zobaczycie, co to będzie za halo. Tak. Bo nie pamiętamy, no teraz tak. To co? To co? To do zobaczenia. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękujemy. Było nam bardzo miło. Moje ręce machają niezależnie od tonacji i od tego. I od metronomu. A Kasi nie machają. Bo ja nie. No to pa. No to pa. Dobra, dziękujemy. See you kiedyś tam. And goodbye.